Michalina wybierała się na spotkanie, które mogło zadecydować o jej przyszłości. Kiedy rozmawiała o tym z Grzegorzem, sprawa wydawała jej się najprostsza z prostych. Sprawiała jej przyjemność myśl o odnowieniu znajomości z wujkiem dzitkiem Oliwiakiem, nadzwyczaj sympatycznym, wąsatym facetem, który dawno temu, dopóki go pani Bożena nie pogoniła, ograniczając kontakty do ściśle finansowych, brał ją na kolana i łaskotał tymi wąsami w nos. Nie były to jeszcze czasy rozszalałego poszukiwania pedofilów w każdym dobrym wujku. Perspektywa zaś zdobycia wiadomości o ojcu napełniała ją niesłychanym podnieceniem i radością. Do tej pory. Teraz, kiedy naprawdę miała spotkać profesora Oliwiaka, nie miała pojęcia, że został człowiekiem uczonym wykładowcą na Akademii Morskiej, a on zaprosił ją na obiad do Wincenta, po prostu trzęsły jej się ręce. Jej szef Henryk Radmański, który nie wiadomo kiedy zaczął jej mówić po imieniu, spoglądał na nią z dezaprobatą. Jeszcze godzina takiej pracy i zbankrutuję. Potłuczesz mi wszystkie doniczki. Jeżeli masz jakieś poważne problemy, powiedz, a ja cię zwolnię. Nie na zawsze, tylko na dzisiaj. Chcesz? Michalina znieruchomiała wśród doniczek. Nie potłukę. A jak potłukę, to zapłacę. Nie wiem, czy mam problemy. Denerwuję się. Widzę, zauważył jej szef. Chcesz do domu? Broń Boże, w domu bym zwariowała. Mogę zostać? Możesz, ale powiedz, co ci się stało. No, denerwuję się. Chryste, panie. Zostaw te skorupy, idź, zrób kawę dla siebie i dla mnie. Jak mi wszystko opowiesz, to ci ulszy. Może. Michalina przekroczyła kawałki sporej wazy z wzorkiem w liście akantu i poszła do biura. Chwilę później dotarł tam jej pryncypał. Ominął ją i wyciągnął z szafki tabliczkę czekolady. — Jedz, to zawiera magnes Na nerwy i na inteligencję. — Powiadaj. — Mam się dzisiaj spotkać z facetem, przez którego chcę dotrzeć do ojca. Pryncypał jakby zastrzygł uszami. Tego Irlandczyka, który rzucił was trzydzieści lat temu? 34. No to się denerwuje. No to rozumiem. Chociaż nie do końca. Wytłumaczysz mi? Michalina zapchała sobie usta czekoladą. Chwilę trwało, zanim ją przełknęła. Szef czekał cierpliwie. Sama sobie nie umiem wytłumaczyć. Będę musiała poprosić Grzegorza, wie pan mojego osobistego psychiatra, żeby mnie z psychoanalizował. Czy ja jestem z panem na pan, czy na ty? Na ty. Aha. No więc wiesz, tak sama z siebie tłumaczę to sobie tak. O cholera, przepraszam. Zostaw, ja pozbieram. Dobrze, że cukier się wysypał. Gdyby sól, moglibyśmy się pokłócić. Dziękuję. Przepraszam. No więc, krótko mówiąc, zastanawiam się, czy ja go w jakiś sposób nie zdradziłam. Ojca znaczy. Póki był, byłam jego ukochaną córeczką, a kiedy wyjechał... Szkoda gadać. Mama mi nagadała o nim niestworzonych rzeczy, a ja nawet nie pytałam. Miałaś sześć lat. A w tym wieku wierzy się matkom. Chyba za to nie będziesz się obwiniać. Ale potem przez dwadzieścia lat brałam od niego pieniądze, bo je przysyłał, między innymi przez tego faceta, z którym się dziś spotykam. I nie przyszło mi do głowy nawiązać jakiś kontakt, spróbować coś zweryfikować, przecież już byłam dorosła i mogłam jakoś matko ocenić. Rozumiesz? To było jakieś cholerne lenistwo umysłowe, jakaś bezmyślność. Byłam zajęta wyłącznie sobą. O ile wiem, to jeszcze matką i cmentarzem. Może cmentarz rzeczywiście szkodził mi na głowę? spytała nieco żałośnie. Pryncypał roześmiał się. Młoda byłaś, nie martw się. Ale od jakiegoś czasu już nie jestem taka młoda. A wiesz, co jest najgorsze? Że to nie ja wpadłam na to, że trzeba ojca poszukać, tylko Grzegorz. Zawsze uważałem, że faceci są bardziej myślący. Zachichotał szef odrobinę bezczelnie. Michalina chciała się oburzyć, ale zamiast tego również się roześmiała. Na to wygląda. W tym konkretnym przypadku. Ale rozumiesz, że, że czuję się okropnie. I tak, i nie. Chyba to ja wiem, jak się czuję. Natychmiast przestań się tak czuć. Pomyśl, że jeśli ty nie miałaś dotąd pomysłu, żeby poszukać ojca, to on nie lepszy. Też mógł wpaść na pomysł, że córeczka dorosła może już samodzielnie myśli. Może warto by ją oderwać trochę od mamusi, zaprosić na zachód. Zgniły. Zgniły? No, najpierw zgniła, a potem już nie tak bardzo. Chyba coś jest w tym, co mówisz. Może przestanę się trząść, chociażby na razie. Chytra psychoanaliza zastosowana przez Henryka Radbańskiego prawdopodobnie ocaliła kilka doniczek, albowiem Michalinie udało się już niczego nie stłuc. Wyjątkiem jednej malutkiej podstaweczki. Nieciekawej wzorniczo i nieoszkliwionej. Wujka dzidka poznała natychmiast. Siedział przy restauracyjnym stoliku, popijał kawę i czytał jakieś wydruki. Stanęła przed nim, a on natychmiast podniósł się z wdziękiem starszego pana, który całe życie objawiał skłonności narcystyczno-dantystyczne tak przynajmniej mawiał o nim ze śmiechem ojciec, a mała misiulka wtedy nie rozumiała ani jednego słowa. Zapamiętała jednak określenie i teraz doceniła jego trafność, wybaczając niegramatyczność. Prawdopodobnie w zamieszłej przeszłości, kiedy wujek dzidek był w wieku poborowym, a nie chodzi tu bynajmniej o wojsko, trup damski na jej widok padał pokotem. Wystarczał ten zabójczy błysk w oku. Michalina patrzyła na niego z pełnym uznaniem. Figurę miał bezbłędną, był doskonale ubrany i ostrzyżony. Pachniał leciutko nową wodą i saloną, tą samą, którą właśnie kupiła Grzegorzowi. — Jak się cieszę, że masz wciąż te wąsy, wujku! Powiedziała z rozrzewnieniem i natychmiast się cuknęła. O, przepraszam pana, nie powinnam. No ależ powinnaś, moja droga. Starszy pan uśmiechał się życzliwie. Pod warunkiem jednak, że pozwolisz mi się uściskać. Nie wiem dlaczego, ale wciąż mam wrażenie, że jesteś moją małą, kochaną misią. Może to z powodu różnicy wieku. Uściskaj się serdecznie. Zawsze byłeś przytulny. – zaśmiała się Michalina. – Naprawdę mogę mówić do ciebie, wujku? – Musisz. Teraz mogę ci to powiedzieć. Uwielbiałem cię. Wiesz, że mam trzech synów, a zawsze chciałem mieć córkę. Umawialiśmy się z Noelem, że wydamy cię za któregoś z moich chłopaków. Dzisiaj chyba już za późno, co? Ten facet, który do mnie dzwonił, to twój mąż. Siadaj, kochanie, siadaj. W moim wieku stanie może być przyczyną groźnych urazów. Zaraz coś zamówimy. O, jest pani z kartą. Jakiś czas Michalina, której zdenerwowanie gdzieś się ulotniło oraz jej przeszywany wujek, studiowali kartę dań. Potem złożyli zamówienia, dostali białe wino na początek i profesor powrócił do zadanego przedtem pytania. Nie powiedziałaś mi, kto do mnie dzwonił, misiu – Mąż, pierwszy, drugi. Przy twojej urodzie stawiam na trzeciego. Pudło Wójciu. Jestem panienką, a z tym, co do ciebie dzwonił, żyję na kocią łapę. Bardzo korzystnie. Niestety, moja żona była bezwzględna i zawlokła mnie do urzędu, a potem do kościoła. Chciała mieć ślub w sukience z Baltony, rozumiesz. Jako firma żeglugowa zarabialiśmy dolary i mieliśmy swoje sklepy, niedostępne jej koleżankom. Ale czy dobrze się domyślam, że wciąż mieszkasz ze swoją mamą? Mamą jędzą, chciałeś powiedzieć. Wujek Dzidek wykonał dłonią gest przeczący: Absolutnie nie chciałem. Nie zawsze mówimy, co myślimy, moje dziecko. Naprawdę nie wypuściła cię spod skrzydełek? sama podejmuje decyzję wujku Musisz mi wszystko o sobie opowiedzieć a potem dopiero powiesz mi w jakiej sprawie ten twój mnie szukał dobrze Chcę się tobą nacieszyć Misiu Wyrosłaś na cudowną kobietę Opowieści rodzinno-zawodowych wystarczyło akurat na obiad Szczególną radość starszego pana wywołał, jak łatwo się domyślić, klub mało używanych dziewic. Michelina wypytywała go również o jego sprawy. Okazało się, że źle zapamiętała. Owszem, pracował w żegludze, ale nie u głównego nawigatora, tylko w eksploatacji portów. A na akademii jest profesorem również na wydziale eksploatacji portów. I jako nawigator byłbym bardziej romantyczny, co. A tu prosty ekonomista. Jak od portów to nieprosty. Dziękuję ci, Misiu. Wciąż nie mogę się nacieszyć, że rozmawiamy. Powiedz teraz, dlaczego psychiatra do mnie dzwonił. Bo mam swoją koncepcję oczywiście, ale nie będę się wyrywał. Nie wyrywaj się. Na pewno się domyśliłeś. Masz jakiś kontakt z moim ojcem? Całe zdenerwowanie Michaliny wróciło do niej natychmiast. Widelczyk do ciasta zleciał jej na podłogę. Ostatni raz rozmawiałem z nim jakieś dziesięć lat temu. Misiu, zajrzałaś może do internetu? Jasne, ciebie znaleźliśmy też w internecie, wyleciałeś od razu w tej akademii. Przyjemnie jest mieć wujka profesora, wiesz? Siostrzenicę, nie chyba raczej bratanice. Projektantka ogrodów też. I mówisz, że w internecie Noela nie ma? Patrz, ja sam dopiero teraz o tym pomyślałem. Nie. Są jacyś, ale ewidentnie niewłaściwi. Gdzie on mieszkał wtedy, te dziesięć lat temu? W jakiejś pipidówce w hrabstwie Donegal. Profesor sięgnął do kieszeni i wydobył elegancko oprawny notatniczek. Nie mogę tej nazwy zapamiętać. Kilibegs. Przeniósł się świeżo z Dublina. Nie wiesz pewnie, że pracował kilka lat jako wykładowca na Wydziale Slawistyki w Trinity College w Dublinie. Tu ci napisałem wszystko, co o nim wiem. To znaczy, wiedziałem. Telefon nieaktualny. Próbowałem się dodzwonić, ale odezwał mi się jakiś Włoch, który postanowił zamienić słoneczną Toskanię na wilgotne Donegal. Wcale mu się nie dziwię, mruknęła Michalina. Ja też nie lubię, jak jest za dużo słońca. Mamy z sobą wiele wspólnego dziecinko. No więc patrz, masz tu nazwę miejscowości, znaczy Kilbegs. ten nieaktualny telefon na wszelki wypadek może się zaprzyjaźnisz z Włochem. A to nazwisko to jest jakiś jego przyjaciel odłowienia ostryk, Dave McCormick. Nie mam na niego żadnych namiarów. Czy ty się chcesz tam wybrać do Irlandii? Myślimy o tym. Grzegorz i ja. Bardzo rozsądnie. Teraz tam lata pełno naszych samolotów. Chyba nawet od nas. Zgoleniowa jest jakaś tania linia do Dublina. Słuchaj, misiu. Jeszcze jedną rzecz chcę ci powiedzieć. Coś złego? Profesor skrzywił się. Niezbyt dobrego. Twój ojciec wyniósł się z Dublina, bo miał poważny wypadek. Dlatego opuścił Trinity College, gdzie go nawet dosyć ceniono. Zleciał z masztu na jachcie. Nie był wtedy trzeźwy, niestety. Z trudem go odratowali, ale kręgosłup miał potrzaskany. Leżał kilka miesięcy, potem jeździł na wózku. Źle mu to zrobiło. Michalina poczuła łzy w gardle. Każdemu by to źle zrobiło. Tak, ale on był, widzisz, samotny. Czy ty masz świadomość, że on nigdy nie rozwiódł się z twoją matką? Nie był zainteresowany kobietami na stałe. Koncentrował się na swojej pracy, zamiast przyjaciół miał studentów. Utrzymywał kontakty ze mną. Po wypadku też jakiś czas, ale jakoś to stopniowo ustawało. W końcu przestał odpowiadać na moje listy i nie odbierał telefonów. Może powinienem do niego pojechać, ale powiem ci uczciwie. Bałem się. Nie potrafię pocieszać strapionych. Trochę się jestem, czuję, jak świnia. Ja też się czuję, jak świnia, że dopiero teraz. Zatem zrób coś w tej sprawie, Michalinko, i załatw nam w ten sposób odkupienie win. Zrobię i dam ci znać, czy się udało. I zaproś mnie na ślub z tym twoim psychiatrą, jak już dojrzejecie do tego oboje. Zaproszę, wujku. Powiedz mi jeszcze jedno. Powiem czemu nie. Możesz być pewna, że nigdy nie przestał cię kochać. Pani Róża Chrzanowska stała przed swoim staroświeckim wysokim lustrem. Agnieszka nie miała przedtem pojęcia, że to to się nazywa tremo i bacznym oczkiem oglądała własną sylwetkę. Odstroiłam się jak stróż w Boże ciało. Sarknęła w stronę Agnieszki, bujającej się z chytrym wyrazem twarzy w fotelu. To przez panią. Nie czuję się swobodnie. Nie wiem czemu, bo wygląda pani świetnie. Agnieszka dyplomatycznie przemilczała swoje pierwsze wrażenie. Pani Róża przypominała jej wyrośniętego dragona po amatorsku przebranego za łagodną staruszkę. Ten kapelutek jest rozkoszny. Szkoda, że nie ma pani na nim ogródka warzywnego. Nie pani, bakłażan, dwa ogórki, cebulka i pęczek marchewki. Znacią. Musi wystarczyć kwiatowy. Poza tym, co to za ogródek? Dwie marne różyczki. Nawet bez przybrania. Mogę jechać. Uważa pani, że nie powinnyśmy wziąć żuczka? — Będzie tęsknił. Dwie godziny wytrzyma. On ma za duży temperament i uczniowie nie mogliby należycie skoncentrować się na dyskusji. Może w ciągu dwóch godzin nie zdemoluje pani całego mieszkania. A gdyby go zamknąć w kuchni? Pani Róża spojrzała na Agnieszkę z oburzeniem. Żeby dostał klaustrofobii, biedne kociątko? Zaryzykuje mieszkanie. Na pani odpowiedzialność. Kot Żuczek, który doskonale wiedział, że o nim mowa, wychynął zza kanapy i z łajdacką miną zawiesił się na żakardowym obiciu. On prawie płacze. Skonstatowała wbrew oczywistości pani róża. Nie chcę na to patrzeć. Idziemy. Zmierzając do samochodu, Agnieszka zastanawiała się intensywnie nad swoim niekonwencjonalnym pomysłem. Kusiło ją, a jednocześnie żywiła pewne wątpliwości. Na pracę myślową miała w każdym razie jeszcze kilka minut potrzebnych na przebycie dystansu z ulicy Krasińskiego do szkoły na Warszawie. W połowie drogi zdecydowała się. Ostatecznie pani Róża była niekonwencjonalną staruszką. Muszę wyznać, że coś po mnie chodzi, pani Różo. Zaczęła i przerwała, bo jakiś spieszony idiota usiłował przebiec jej tuż przed maską. A robaczki, mruknęła filuternie pani Róża, trzeba było go przejechać. Nie, nie, robaczki. Nie mogłam go przejechać, to jest karalne. Pomysł po mnie chodzi, ale trochę dziwny. I bardzo dobrze. Niech pani mówi. Agnieszka pokrótce wyłuszczyła swoją koncepcję. Pani Róża przekrzywiła siwą głowę zdobną w różyczki, na lewe ucho słyszała lepiej. I słuchała uważnie. Czemu nie? Powiedziała, kiedy szara korolla hamowała przed wjazdem na szkolny parking. To nie jest całkiem głupie. Mogę spróbować. Tylko, żeby się pani zanadto nie zdenerwowała. Mnie już byle co nie denerwuje. Chyba, że każe mi pani wchodzić na drugie piętro. Odkąd mnie pani przeprowadziła na parter, odzwyczaiłam się od schodów w takich ilościach. Ależ nigdy w życiu spotkanie z panią mamy na parterze. To ta klasa, która mnie ubabciowiła? Ta sama. Bardzo się ucieszyli, że pani ich odwiedzi. Pani Róża sceptycznie wzruszyła kościstymi ramionami, jednak wyglądało na to, że Agnieszka miała rację. Sympatyczne dzieciaki, które swojego czasu tak sprawnie przerzuciły cały jej dobytek z trzeciego piętra na parter dwie bramy dalej, wyglądały na prawdziwie zadowolone. Podobnie jak ich nauczyciel biologii pan Freiman, łudząco podobny do dużego kłapcia tego baseta. Gościa poczęstowano gorącą czekoladą z automatu, który stał na szkolnym korytarzu i usadzono na pryncypialnym miejscu. Czy to będzie ta nowoczesna dyskusja, jakie widziałam w telewizji? chciała wiedzieć pani Róża. Z monitorami, laptopami i latającymi wykresami to się nazywa multimedia, tak? Dobrze zapamiętałam? Bardzo dobrze potwierdził basetowaty biolog. Ale na nas to nie działa. Nam to nie imponuje. Laptopy trzymamy na lepszą okazję, a w dyskusjach przydatne nam są głównie własne mózgi, małe szare komórki, jak powiadał niedościgniony Hercule Poirot. Wprowadziłbym kryminały do lektury obowiązkowej, ale nikt mnie tu nie chce słuchać. Czy nie uważa, szanowna pani, że to jest jakiś rodzaj getta umysłowego, że ja ostatecznie też homo sapiens mogę swobodnie wypowiadać się wyłącznie w kwestiach biologicznych? A, no dobrze, nie będę narzekał. Kto z was pamięta, moi drodzy, na jaki temat będziemy się dzisiaj kłócić? Na temat bycia przyzwoitym, powiedział ponurym tonem Niepiera. Czy warto być przyzwoitym? Moim zdaniem nie warto. Nie warto, mówię. O, zdumiał się nauczyciel. Naprawdę tak sądzisz, czy usiłujesz nas epatować oryginalnością? Ludzie, którzy wyznają takie poglądy, na ogół się z nimi nie wychylają. Ja przecież nie mówię, że zamierzam być szubrawcem. Dawid wzruszył ramionami i zagibał się na krześle. Ja tylko mówię, że nie warto. Nie opłaca się. Zwłaszcza jeśli umiemy, proszę pana, stworzyć pozory, że jest wręcz przeciwnie. Niepiera, popisujesz się! zawołał porywczy blonda z wagi ciężkiej. Pani Róży spodobały się jego falujące loki do połowy pleców. Co ci przyjdzie z tego, że będziesz gnojem? Że się trochę nachapiesz? Nie trochę, mruknął Niepiera. A tobie co przyjdzie z tego, że się nie nachapiesz? Mogę się nachapać uczciwie. Mojezu, ty dziecko jesteś. Jutro wracasz do przedszkola. Czekajcie! Wtrąciła energiczna czarnula zwana jagą, czy jakoś tak. Pani Róża nie pamiętała dokładnie. Niepiera natychmiast wbił w nią wzrok pełen niekłamanego uwielbienia. Co do mnie, jestem kobietą. Proszę się nie śmiać. Dziewczyny, poprzyjcie mnie. Rozległ się dziewczęcy okrzyk poparcia. No więc jestem, jak się rzekło, kobietą. Jako taka spędzam wiele czasu przed lustrem i nie mam zamiaru zbrzydzać się za każdym razem, jak w to lustro spojrzę. Czy wyrażam się jasno? Jasne, przytaknął Nipiera zdecydowanie łagodniejszym tonem. Pod warunkiem, że będzie ci zależało na własnym wizerunku autentycznym. Bo niektórym, na przykład mojemu staremu, w zupełności wystarcza wizerunek medialny. A w łazience siedzi godzinami. Jak się goli, wklepuje sobie w gębę kremy i maseczki dla nietoperzy. Nic mu to lustro nie przeszkadza. A musi w nie patrzeć, żeby sobie żelu na zmarszczki do oczek nie napchać. Biolog Frejman zakręcił się z niepokojem w fotelu. Dawid, powstrzymajmy się, proszę, od tego. odniesień personalnych, proszę. Dziękuję. Wolałbym, żebyście brali pod uwagę raczej własne odczucia i przemyślenia. Tego się przecież nie da rozpatrywać abstrakcyjnie, zauważył nie bez racji długowłosy. Czy nie romek? Może nie znamy świata tak dobrze jak pani róża, czyli babcia róża. Chciałem powiedzieć, ale nie jesteśmy ślepi i widzimy, co się opłaca, a co nie. Pani róża uznała, że pora wkroczyć. Masz rację, synku, powiedziała stanowczym tonem. I ty, Dawidzie. Dobrze zapamiętałam? Dawidzie, ty też masz rację. A Jagusia jest naiwna i niemądra. Przepraszam cię, dziecko. Trzeba wiedzieć, co się opłaca. Bardzo przyjemnie jest być przyzwoitym i wzorem dla harcerzy. Tylko nie każdy może sobie pozwolić na ten luksus. W waszym wieku w ogóle nie wyobrażacie sobie, że można mieć tyle lat co ja. Ale zapewniam was, że dzisiaj żałuję wielu straconych okazji. Okazji niewykorzystanych z powodu głupich skrupułów, które wpojono mi razem z tak zwaną kindersztubą. Życie to nie jest bajka dla grzecznych dzieci. Życie to dżungla. Kto ma kły i pazury, ten przetrwa. A kły, pazury i odwagę, żeby ich użyć, kiedy trzeba. Na pomarszczone oblicze starszej pani wypłynął płomienisty rumieniec, a wyblakłe oczka rozjarzyły się żywym blaskiem. W młodzież jakby piorun strzelił. Nie spodziewali się ze strony szacownej staruszki agitowania za prawem dżungli. Szacowna staruszka powinna była twardo zgromić niepierę od razu po jego pierwszym występie. Ale schiza. Pierwszy sprzeciwił się pani róży niepiera. Miał świadomość, że zaprzeczył sam sobie, ale nie mógł znieść nazywania Jagi niemądrą. Jaga trochę rozezłuszczona zaprezentowała temperament znany już doskonale własnej matce. Szybciutko dołączyli do dyskusji kolejni uczniowie i po chwili skonsolidowana jak nigdy klasa gotowa była rozszarpać niemoralną i wciąż broniącą jak lwica swoich niesłusznych poglądów starszą panią na strzępy. Kiedy już byli niemal gotowi formować zastęp rycerzy z wszystkimi możliwymi cnotami na sztandarach, niezmiernie zadowolony z tak wspaniale wyzwolonej aktywności uczniowskiej Freiman ogłosił pięć minut do końca lekcji i rzucił ogólną prośbę o spłętowanie dyskusji. Klasa jakby ochłonęła, kilka osób podniosło ręce, zgłaszając chęć do podsumowań, ale pani Róża ich ubiegła. To może ja, jako ewidentnie najstarsza. Coś mi się od Was należy, zwłaszcza, że w moim wieku i kondycji w każdej chwili mogę zejść. I nie patrzcie tak na mnie. Widzę w tych Waszych oczkach mniemanie, że nie byłoby to z wielką szkodą dla ludzkości. Tym bardziej proszę o głos. Nie mogę pozwolić, żebyście mnie zapamiętali jako szubrawą staruszkę. Bez zasad. <laughs> Wydaje nam się, że poznaliśmy dosyć dobrze pani zasady, powiedziała Jaga nieco rozżalona. Polubiła panią Różę podczas słynnej przeprowadzki, i szkoda jej było rozstawać się z wizerunkiem miłej, choć pyskatej, życzliwej osoby. Jesteście tacy pewni, że dobrze mnie zrozumieliście? Długowłosy romek wzruszył ramionami pogardliwie. Wyrażała się pani bardzo precyzyjnie, babciu Różo. I teraz pozbawicie mnie godności waszej babci klasowej? No to ja tego nie zaryzykuję. Odwołuję wszystko. Klasa zabuczała z dezaprobatą. Nie uważa pani, że trochę już za późno? spytała dość zjadliwie długo włosa blondynka, która wyglądała jak komplet do Romka i w istocie była jego siostrą bliźniaczką. Nie, nie uważam. To doskonały moment, żeby się przyznać do <grym> Mataczenia, jak to się teraz mówi w telewizji. Boże święty, nie patrzcie już tak na mnie. Wszystko wymyśliłam, bo sami przyznacie, że gdybym się pojawiła jako świetlana postać i głosiła wam te różne oczywistości, to by było nudno. Nie ma nic gorszego niż bohaterowie pozytywni, co? Czarne charaktery są o wiele zabawniejsze. W dodatku okazało się, że potraficie bronić swoich racji. <laughs> Myślałam, że się na mnie rzucicie i mnie zagryziecie, zwłaszcza Jagusia. Nie gniewaj się, dziecko. Nie gniewam się, babciu, roześmiała się w końcu Jaga, do której wreszcie wszystko dotarło. W miarę jak docierało do reszty, klasa rozbrzmiewała coraz głośniejszym śmiechem. Ale babcia nas wkręciła. To znaczy, nadal jestem babcią? Kilkanaście głosów potwierdziło gromko, po czym rozległy się oklaski. Rozumiem, że to dla moich zdolności aktorskich, powiedziała pani Róża ucieszona. Bo to nie ja wymyśliłam, tylko wasza pani dyrektor. O, do licha tego miałam nie mówić. Nie zdradźcie mnie, proszę. Albo co tam, sama jej powiem. Musi mnie teraz odwieźć do domu. O, macie dla mnie kwiatki. Przez chwilę się zastanawialiśmy, czy ich nie schować, przyznał z uśmiechem niepiera. Sytuacja się zmieniła. Na korzyść. Proszę do nas wpadać, babciu Różo. Z prawdziwą radością, jeśli mnie tylko ktoś przywiezie i odwiezie. O, jest pani Agnieszka. Złapali się. Agnieszka stała w drzwiach, gotowa do wyjścia. Ciężko było? Ja myślę. O mało mnie nie zagryźli. Już wyznałam, co było do wyznania i uzyskałam przebaczenie. Niech mi teraz nikt nie mówi, co to jest kino grozy. Trochę się zmęczyłam. Jedziemy do domu? Jadę do domu. Naprawdę, jadę do domu. Kurczę, ciociu, grosik, nie mogę w to uwierzyć. Mama przyjedzie i pojedziemy do domu. Mogę się do ciebie przytulić? Alina roześmiała się przez napływające do oczu łzy i mocno przytuliła małego, łysego Franka z białaczką. Nie, już teraz nieco większego, kędzierzawego Franka bez białaczki. Kurczę, Franuś, nie masz pojęcia jak się cieszę. Mam nadzieję, że już tu nie wrócisz. Tego nigdy nie wiemy, powiedział z powagą Franek. Remisje się zdarzają. Miejmy nadzieję, że mnie to nie będzie dotyczyło. Trzymaj za mnie kciuki, Ciociu. Będę trzymać. Spakowałeś się już? Spakowałem. Mam dla ciebie prezent, wiesz? Nie mów, ja też mam dla ciebie prezent. No coś ty, Ciociu, naprawdę? Naprawdę. Czekaj sekundę. Alina grzebała we wielkiej torbie modnej w tym sezonie, Pozostałe dziewice również kupiły takie i wszystkie miały ten sam kłopot, bo w przepaścistych torbach ginęło wszystko, cokolwiek zostało do nich włożone. W końcu udało jej się trafić na podłużne pudełeczko. Proszę, będziesz miał czym pisać w szkole O, fajne Parker chciałem Parkera, skąd wiesz wspominałeś kiedyś a co masz dla mnie? Franek z chytrą miną zanurkował w szafce stojącej obok łóżka. Żebyś mogła grać ze swoją córką, ciociu. Szkoda, że jej w końcu nie poznałem. Teraz już Alina nie wytrzymała i rozpeczała się. Franek podawał jej nieco podniszczone pudełko ze swoim świętym skrablem. Grywali w tego scrabble regularnie przez ostatni rok. Franek z reguły ogrywał Alinę, Chociaż ostatnio i jej się udawało. No, ciociu, nie rób siary. Chyba nie żałujesz tego, że wychodzę. Ranek ty upiorku, doskonale wiesz, jak się cieszę. Mam nadzieję, że jeszcze się kiedyś spotkamy. Tylko nie tutaj. Masz moje namiary, dzwoń do mnie czasami, dobrze? Jasne. A jakbyś była w Świnoujściu, to wpadnij. Też masz moją komórkę. Ciociu, chodźmy do Jowity, dobrze? Ona znowu ryczy. Istotnie, Jowita siedziała na swoim łóżku, zamotana w kołdrę i ryczała. Dwie współlokatorki usiłowały jakoś ją pocieszyć, ale wygoniła je z pokoju. Uznały, że trzeba dać jej się wypłakać i poszły oglądać taniec z gwiazdami. Alina i Franek zajrzeli do niej ostrożnie. Nie zareagowała. Nie widzi nas, skonstatował przytomnie Franek. E, Jowita! Odsuń te kołdrę. To my, ciocia Grosik i ja. No już. Czemu beczysz? Przecież nie dlatego, że ja wychodzę. Ej, ty. Nie rozpaczaj. Znajdziesz sobie innego. Ja i tak jestem dla ciebie za młody. Ten tekst zazwyczaj wywoływał natychmiastową reakcję w postaci rzucania poduszkami. Tym razem nie zadziałał. Alina i Franek spojrzeli na siebie i oboje uznali, że teraz na nią kolej. Jowitka, nie becz, powiedziała ostrożnie. To kompletnie bez sensu. Powinniśmy się wszyscy cieszyć z tego, że Franek dostał od doktora Orzechowskiego ten patent na zdrowie i że wychodzi do domu. Dwa lata tu siedział. Należy mu się. Ty też niedługo pójdziesz do domu, doktor mówił. W tej chwili owładnęło nią przerażenie. A jeśli to nieprawda? Może ona o czymś nie wie, a Jowita na przykład miała jakieś nowe badania i okazało się, że choroba jej wróciła. Że ma cholerne przerzuty. Matko Boska. Franek chyba pomyślał o tym samym, bo nagle poszarzał na buzi. Kompletnie bezradni stali tak oboje nad kokonem z kołdry, skąd dobiegał rozpaczliwy płacz. Alina uznała, że teraz już tak zostaną na zawsze. Kiedy kokon zakołysał się, rozpadł. I zapuchnięta czerwona twarzyczka szesnastoletniej Jowity wychynęła na świat. Jowitko, stało się coś? spytała cicho Alina. Powiedz, będzie ci lżej. Jowita wykonała jeszcze kilka rozpaczliwych wdechów i wydechów, i wreszcie przemówiła. Ja, ja też wychodzę. Po czym zaniosła się niepowstrzymanym szlochem. Alinie wydało się, że coś źle zrozumiała, ale Franek potwierdził. I Jowita powiedziała, że też wychodzi. No więc, dlaczego ryczy tak strasznie, zamiast się cieszyć? Szlochająca wciąż dziewczyna usiłowała im coś powiedzieć. Nie bardzo można ją było zrozumieć, ale w końcu dowiedzieli się, że dziś rano doktor Orzechowski zakomunikował jej, że wyniki ostatnich badań są bardzo dobre i że w ciągu tygodnia na pewno wyjdzie do domu. Ucieszyła się bardzo, ale kiedy wróciła do sali, chwycił ją płacz i trzyma do tej pory. Chciała przestać, owszem, próbowała wiele razy, ale nie może. Alina, ucieszona niezmiernie, stała już na twardym gruncie. Poprosiła Franka, żeby został z Jowitą, a sama poszła szukać pomocy. Znalazła ją na korytarzu w postaci doktora Orzechowskiego. Opowiedziała mu o przypadłości biednej zapłakanej Jowitki. On zaś zaordynował łagodny środek uspokajający. Po kilku minutach dziewczyna siedziała na łóżku wciąż czerwona i zapuchnięta. Kilka godzin szlochania zrobiło swoje, ale już uśmiechnięta. Miałam atak prawdziwej histerii? Coś w tym rodzaju. Nie martw się, to zrozumiałe. Trzymałaś nerwy na wodze tyle czasu, nic dziwnego, że puściły w dziejowej chwili. Matko moja, ale to było okropne. Teraz chce mi się spać. To ten zastrzyk. Po to był. Nie przejmuj się, położysz się i prześpisz. Odzyskasz siły. Ale to okropne. Nie mogłam przestać. Coś we mnie ryczało, a ja nie mogłam tego opanować. Franek, strasznie się cieszę, że wychodzisz. Przecież wiesz, że się cieszę. Jo, wita, ja też się cieszę, że ty wychodzisz. Masz moją komórkę. Dzwoń do mnie, co? Będę dzwonić. Kurka, chyba muszę się położyć. Franek. chodź, muszę cię uściskać, bo zaraz padnę. Franek z impetem rzucił jej się na szyję, a ona wyściskała go serdecznie, choć raczej słabo, po czym rzeczywiście padła. Dużym wysiłkiem otworzyła jedno oko i powiedziała. I nie martw się, Franek. Nie jesteś dla mnie za młody. W ułamku sekundy spała kamiennym snem. Ojejusiu, powiedział Franek, ale ją walnęło. Wiesz, ciociu, a ja już się bałem. Wiem, Franek, ja się bałam tego samego. Odpukamy? Solennie odpukali w nieco obdrapaną szafeczkę i poszli do sali numer 8, którą po dwuletnim w niej pobycie Franek dzisiaj opuszczał. W sali numer 8 stała nad spakowanymi już torbami mama Franka i jakżeby inaczej. Płakała. Mama, ty też. Dzisiaj wszyscy płaczą. Wszystkie. Mama, ty też z radości? Drobna kobietka z wielkimi oczami pokiwała gwałtownie głową. Franek potarmosił matkę energicznie i oznajmił: To ja teraz pójdę, pożegnam się z wujkiem orzechem i wszystkimi. Mama, ty już u wujka byłaś? To posiedzisz tu z ciocią grosik? Nie czekając na odpowiedź, wybiegł na korytarz. Alina podała mamie Franka paczkę chusteczek. Tu dziś naprawdę może łez popłynęło. Niech pani już nie płacze. Ma pani nadzwyczajnego synka. Wie pani, że pokochałam go jak własnego. Ma pani syna? Nie. Mam pyskatą córkę w wieku tej Jowity, koleżanki Franka. Wie pani której? Wiem. Ona też dowiedziała się dzisiaj, że za parę dni idzie do domu. A wracając do Franka, to najpierw jego spotkałam, kiedy przyszłam tu po raz pierwszy. Rok temu prawie. Zawojował mnie natychmiast i orżnął w Scrabble. Podarował mi go on nawiasem, mówiąc: Trochę się przy Franku wyrobiłam, ale wciąż on jest lepszy. Teraz będzie panią ogrywał i swojego tatę. Na to się szekuje. Pani Marzena Modrzejewska ukryła twarz w dłoniach. Gadająca dotąd beztrosko, Alina zbystrzała. Coś tu było nie w porządku. Pani Marzeno, co się stało? Proszę mi powiedzieć, zanim Franek wróci. On nie wróci tak zaraz. Poza przyjaźnią się ze wszystkimi, będzie się żegnał i żegnał. Ale co się stało? Mama Franka spojrzała na Alinę wzrokiem pełnym rozpaczy. Ja nie wiem, czy on naprawdę będzie z nami grał w tego Scrabble. Ze mną tak, ale nie wiem, czy z ojcem. Dlaczego? Bo jego ojciec chce od nas odejść. Dlatego. Nie mówiłam Frankowi, żeby go nie martwić niepotrzebnie, ale jak będzie w domu, to się szybko zorientuje. Boże, jedyny przecież mu to może zaszkodzić. No, wiem. Stres, prawda? Stres ma zapewniony. Ale co ja mam teraz zrobić? Co ja w ogóle mogę zrobić w tej sytuacji? A dlaczego pani mąż chce odejść? Ma kogoś? Tak mi się wydaje. Nie, nie wydaje mi się. Ma. Młodą Siuk się. Otumaniła go pewnie. Łatwiutko jej było, bo on ciężko znosił to, że ja bardziej zajmowałam się frankiem niż nim samym. A to, że dziecko było chore, to do niego nie docierało. Oczywiście, że docierało. Docierało i bolało. Tak bolało, że potrzebował pocieszenia. On pływa na promach, rozumie pani. Jest szefem hotelu. Dwa tygodnie w morzu i dwa tygodnie w domu. Tam wszyscy o sobie wszystko wiedzą. Połowa personelu usiłowała go pocieszać. Ja to z kolei wiem, bo jedna moja przyjaciółka jest tam barmanką. A ta pocieszycielka to też barmanka. Piękna Julianna. Zwierzała jej się, ma pani pojęcie? Alina była wstrząśnięta. Niedokładnie zrozumiała, kto się komu zwierzał, ale kiwnęła głową. Pani Modrzejewska wyraźnie musiała się wygadać. Że biedny Hipek Modrzejewski, taki biedaczek, tak cierpi strasznie. A ta jego żona kompletnie zwariowała na temat synusia. O męża nie dba, takie tam. Jasne. Na promie od niego dbają, prześcigają się w tym dbaniu. A ja stale między świną, ujściem i szczecinem. Stale w drodze, zaniedbana, zaganiana, żeby tylko nadążyć ze wszystkim. No, teraz przynajmniej przestanie pani być ciągle w drodze. To prawda. Ale i tak nie wiem, kiedy pozbędę się tego strachu o Franka. Pani mnie rozumie, prawda? Teoretycznie jest wyleczony, ale Białaczka to Białaczka. A jeśli wróci, ja naprawdę zwariuję. Chwila, nie może pani teraz zwariować, bo na kim się franek oprze. Zwłaszcza jeśli naprawdę ten pani mąż zechce odejść. Jakie deklaracje składał? To jeszcze nie były wyraźne deklaracje, ale napomykał. A dzisiaj jest w morzu, wczoraj wypłynął. Przecież wiedział, że Franek wraca do domu po dwóch latach szpitala. Na pewno mógł się zamienić, załatwić sobie urlop, nie wiem co jeszcze. Pani Marzeno, niech się pani natychmiast weźmie w garść. Franek za moment wróci z tego pożegnalnego obchodu i nie powinien znaleźć mamy w stanie totalnej rozsypki. Teraz nie pora na załamania. Popłacze sobie pani w domu. Teraz nie. No już. Jedziecie do tego Świnoujścia samochodem? Pani prowadzi? Pani Marzena wciąż na skraju załamania skinęła głową. Bo miałam taki pomysł, żeby wziąć od pielęgniarek dla pani coś na uspokojenie, ale. W tym układzie nie możemy pani faszerować prochami. W domu ma pani jakąś walerianę? Coś tam mam. Już biorę się w garść. Alina nie była pewna, czy ta garść jest aby dostatecznie mocna. Ja bym była za tym, żeby pani znalazła sobie jakiego psychologa na przetrwanie. W razie gdyby doszło do najgorszego. Ma pani kogoś takiego? Nie, nie mam. Niech mi pani da swój telefon. Mam znajomego psychiatrę bardzo dobrego. On na pewno zna kogoś godnego polecenia bliżej pani. Mama Franka jakby zebrała się w sobie. Kogoś od eleganckich pogrzebów też mi pani od razu poleci? Nie. Przepraszam, ja wiem, że pani ma rację. Tu jest moja wizytówka, proszę. Daj Boże, żeby się wszystko odkręciło, ale gdyby pani miała się rozklejać przy Franku, to lepiej mieć gdzie się udać po pomoc. Nie byłoby dobrze, gdyby to Franek musiał przejmować opiekę nad panią za wcześnie dla niego. Franek właśnie wpadł do pokoju z rękami i kieszeniami pełnymi drobiazgów, otrzymanych na pożegnanie od szpitalnych znajomych i przyjaciół. Patrz, mama, jakiego słonia dostałem od pań pielęgniarek. Na szczęście, żeby już tu nigdy nie wrócić. I tu, zobacz, ile różności od wszystkich. Mamo, ciociu, patrzcie. Jego matka, całkowicie już pozbierana, ze śmiechem zabrała maskotki i dołożyła do bagażu. Franek, koniec tych pożegnań bo zostaniemy tu na zawsze. Oddaj mi kapcie, włóż buty i już nas nie ma. Wynosimy się. Pani Alino, nie wiem jak pani dziękować. Niech mi pani nie dziękuję, bo nie ma za co. Franek, daj buziaka jeszcze raz. Po raz kolejny uściskali się wszyscy troje, a potem Alina pomogła mamie Franka wynieść torby do samochodu. Patrząc na odjeżdżające auto, czuła się szczęśliwa. Przez ostatni rok tak bardzo bała się o tego chłopca, a teraz on naprawdę wracał do domu. Ten jego ojciec, idiota jakiś, przecież marzy na ładna kobietka i sympatyczna, dzielna bardzo. Można to było przez rok łatwo zaobserwować. Czego on od niej chce? Żeby była bardziej beztroska, urocza, milutka? Boże święty. Kolejny dupek, kolejne wcielenie firleja. Swoją drogą dobrze, że Marcela ma tego notariusza. Do sali numer 8 weszły dwie wesołe salowe i zaczęły sprzątać łóżko Franka. Alina przyglądała im się w zadumie, stojąc pod oknem. Po chwili o dwuletnim pobycie tutaj inteligentnego i zabawnego chłopca, nie świadczyło już nic. Agnieszka również stała koło okna i w zadumie spoglądała na ulicę Krasińskiego, zazwyczaj raczej szarą, a teraz w dodatku tonącą w marcowej siąpawicy. Przedwiośnie na ogół nastrajało ją melancholijnie, a w tym roku miała sporo napadów handry. Handrę swoją Agnieszka troskliwie chowała przed światem. Uważała, że nie jest to coś, czym mogłaby się pochwalić, jej twarz reprezentacyjna była zawsze pogodna i zadowolona z życia. Generalnie, jak wiemy, Agnieszka miała powody, aby być zadowoloną z życia. W kwiecie wieku, piękna, zdrowa, elegancka, w sposób powrodzony, z bezbłędną figurą, spełniona zawodowo, uwielbiana przez uczniów i nauczycieli, w szkole państwa rozbickich, słynnej szkole, słynnej dzięki niej i jej metodom, coraz bliżej szczytu w rankingach szczecińskich liceów. Lubiana przez osoby znajome, bla bla. Same sukcesy, patrzę, Rambuś, powiedziała gdzieś w zalaną deszczem ulicę za oknem. Wszystko nam się udaje, wszystko. Jesteśmy najlepsi. Twoja pancia jest debeściara. A jaka ładna? Nie wiem czy wiesz, ale widzę ją w szybie. Dojrzała róża. Dojrzała róża to ja. Może w takim razie wiesz, dlaczego w tym domu jesteśmy tylko my dwoje? Powiem ci, Kicia, że już mi się czasami nie chce wymyślać Jędrzeja Pawełki. Znudził mi się. O, żebym z nim zerwała. Na cholerę mi taki mediewista, miłośnik trubadurów. Tylko kto w zamian? Ośmiokilowy kot Rambo, rozwalony w najlepsze na kanapie, usłyszał swoje imię, euforycznie zamruczał i natychmiast Znowu zapadł w sen. Jestem ci winna wdzięczność, kocie, bo gdyby ciebie nie było, mogłabym się rozlecieć. Albo przynajmniej zdefasonować. Chociaż, tak jakbym już zaczynała się defasonować. Mam to gdzieś. Nie uważasz, że, że we własnym domu mogę ulec słabości, popłakać albo się upić? Ale ja się lubię upijać wyłącznie w towarzystwie. Nie chciałbyś się nauczyć? Razem byśmy ciągnęli gorzałe. Płakać nie będę, bo to nie w moim stylu. Twarde dyrektorki szkół niepublicznych nie płaczą. Strong woman to też ja. Powiem Ci coś, co mi się wcale nie podoba, ale co, jak się obawiam, jest prawdą. Gdybym teraz znienacka kopnęła w kalendarz, mam nadzieję, że wiesz, co mam na myśli, nikt specjalnie nie odczułby braku. Owszem, jakieś wyraźne żale, mały kłopot z kotkiem, bo przecież trzeba byłoby cię gdzieś umieścić, ale szybko by zapomnieli. Nie wstawaj, żeby mnie pocieszać, ja się przecież nie rozmazuję. Taka jest prawda, i nie ma co wieszkać. Nikomu nie jesteśmy potrzebni, to znaczy ty mnie, a ja tobie, ale poza tym. No, jeszcze pani Róża. Może. Z niejakim trudem Agnieszka oderwała się od okna i napiła wody mineralnej prosto z butelki. Nie martw się, mały. W nic nie popadnę. To co, kotek? Zrywamy z mediewistą? Ile można żyć z facetem podobnym do ciebie? Ale przecież nie mogę być sama. Kogoś muszę wykombinować. Z Grzegorzem było fajnie, to mi go Michalina poderwała. Sprzed nosa. Jędruś miły jest. Tylko się przeprowadzić nie chcę, a ja na Śląsku nie zamieszkam. O, widzisz, kochany, jest powód do zerwania. No to w ciągu miesiąca Paweł niejaki idzie do lamusa, do archiwum, do muzeum figur woskowych moich licznych byłych. Przez ten miesiąc na pewno trafimy kogoś odpowiedniejszego. Chcesz mleczka? Rambo, który był żarłokiem, zawsze chciał mleczka. Teoretycznie powinien być karmiony wyłącznie kulkami, i to tylko tymi dietetycznymi, dla kotów zbyt tłustych, ale Agnieszka miała słabość do jego niepohamowanego łakomstwa. Nalała mu trochę mleka do miseczki, a sama wydobyła z szafki słoiczek nutelli i wyjadła łyżeczką, nie znosiła paprania paluchami, co niektórzy uznawali za uroczej seksji, połowę zawartości. Ty, kocik. Powiedziała nagle z namysłem, patrząc na brązową, apetycznie pachnącą masę na łyżeczce. A gdybyśmy tak tym razem wynaleźli dla mnie jakiegoś egzota? Mm, nie, wiem, żeby od razu kenijczyk całkiem czarny, ale taki pół na pół czekoladowy, przystojny jak po Harvardzie dwa metry wzrostu najlepiej w typie Denzela Waszyngtona może to nie jest głupi pomysł, Rambiku? Co? Torebkę proszę tutaj. Bilet też dokument, kurteczkę proszę zdjąć. Szaliczek. Dziękuję bardzo. Proszę przejść przez bramkę. Michalina weszła w bramkę, która natychmiast rozwrzeszczała się histerycznym pikaniem. Cofnęła się zdezorientowana. Nic już nie mam metalowego. Proszę zdjąć buty. W butach też nie mam. Funkcjonariusz lotniskowy uśmiechnął się do sympatycznej, rudej kobitki. Po deszwach mogą być takie metalowe umocnienia. Zobaczymy, czy to to. Michalina poczuła się rozbawiona. Zdjęła buty i przeszła przez bramkę. Bramka milczała. Chce pani zobaczyć? Uprzejmy facet z ochrony skierował w stronę Marceliny monitor, na którym zobaczyła prześwietlone własne bodki, a w każdym z nich rzeczywiście prostokątny kształt. O, faktycznie. Nie miałam pojęcia, a ja się zastanawiałam, czemu rozbieracie ludzi z butów. Chcielibyśmy też zajrzeć do pani torebki, powiedział kolejny uprzejmy facet w mundurze ochrony. Ma pani pilniczek, prawda? Mam. Proszę, niech pan zagląda. Facet rzucił okiem w głąb wora zwanego eufemistycznie torebką. Dziękuję bardzo. Pilniczek musi pani oddać albo włożyć go do walizki. Tej, która nadała pani na bagaż. A nie, to oddam panu. Pilniczek trafił do przezroczystego pojemnika pełnego innych pilniczków różnej długości, nożyczek i pincetek. Dziękuję, przyjemnego lotu. Michalina rozśmieszona myślą, że mogłaby swoim miniaturowym pilniczkiem sterroryzować załogę samolotu, Poczekała na Grzegorza, który przeszedł bez problemu i bez zdejmowania butów. Za Grzegorzem już wyła bramka, a jakiś byczek o wyglądzie świeżo dorobionego biznesmena robił awanturę facetom z ochrony. Prawdopodobnie ma dziura we skarpetki, zauważył Grzegorz, a w nich nie myte nogi. Chodźmy na kawę, tu jest barek. Zadysponowali sobie każde po espresso do i oddali się obserwacjom. Dla Micheliny wszystko było nowe i ciekawe, ponieważ po raz pierwszy miała lecieć samolotem, a na lotnisku była raz w życiu, ze szkolną wycieczką. Grzegorz, człowiek światowy, z przyjemnością objaśniał jej różne szczegóły. Chłonęła jego opowieści z radością dziecka, które dostało nową zabawkę. Zapomniała chwilowo o tremie, z jaką myślała o spotkaniu z ojcem, i jeżeli uda się go odnaleźć, oczywiście. W Dublinie miał na nich czekać znajomy Grzegorza, również lekarz, tyle że chirurg. Zaplanowali wspólnego z nim patryka, po którym chcieli, wyleczywszy uprzednio kaca, udać się do hrabstwa Donegale wynajętym samochodem. Grzegorz wykazał przezorność i już go zamówił przez internet, bo kolega chirurg poinformował go, że tak jest taniej. O ruchu lewostronnym woleli na razie nie myśleć. Samolot zachwycił Michalinę. Uznała, że ma szalenie sympatyczne dziupy i że ogólnie wzbudza zaufanie. Kiedy zaś wznieśli się ponad poziom chmur, a szary krajobraz ustąpił miejsca świetlistemu morzu obłoków i błękitnemu niebu, na którym słońce robiło swoje sztuczki, dostała regularnej głupawki i zaczęła chichotać, aż skończyło się to porządną czkawką. Kiedy jednak zbliżali się do celu, Boeing 373 zniżył lot. I Michalina zobaczyła kontur lądu wyłaniający się z deszczu. Przestała chichotać. Pomyślała o smutnym i zgorzkniałym, prawdopodobnie starym człowieku na wózku inwalidzkim. Czy w ogóle uda się trafić na jego ślad? A jeśli tak, to jak zareaguje? Oto Michalina się raczej nie bała. Z niepokojem myślała natomiast o kondycji ojca. Grzegorz oczywiście natychmiast zauważył zmianę jej nastroju. Postanowił jednak nie reagować, uznając, że Michalina za chwilę zajmie się Irlandią i odzyska humor. Oczywiście miał rację. Na lotnisku czekał na nich średniego wzrostu szatyn o sympatycznym półuśmiechu i przenikliwych niebieskich oczach. Witam panią na Zielonej Wyspie. Nazywam się Daniel Kokot i miło mi was tu widzieć. Czy macie świadomość, że wyglądacie jak para rodowitych Irlandczyków? To dlatego, że jesteśmy Rudzi, zaśmiała się Michalina, której doktor Kokot spodobał się od pierwszego wejrzenia. Poza tym jestem w połowie Irlandką, a Zielona Wyspa wcale nie jest zielona, tylko szara. Zgłaszam reklamację. Jak się ruszycie poza Dublin, będzie zielona. A w ogóle deszcz pada. Zapraszam do auta, zawiozę was do domu. A potem zobaczymy, co dalej. Czy jesteście nastawieni bardzo imprezowo, czy tylko trochę? Michelina rządzi, oświadczył Grzegorz. Ja jestem tylko opiekunem, bodygardem czy kimś w tym rodzaju. Ale z tego, co widzę, imprezowość jej jakoś opadła. Może raczej odpoczniemy trochę po tej dwugodzinnej podróży. Dojedziemy do nas na obiad. Nie mamy daleko, bo mieszkamy po tej stronie rzeki. Zresztą Dublin nie jest bardzo duży. Moja żona czeka z utęsknieniem. Pamiętasz ją, Grzesiu? Przestań. Przecież mi ją kiedyś odbiłeś. Trudno, żebym jej nie pamiętał. Misia, nie patrz tak, to było na drugim roku. On się z nią od razu ożenił. Na wszelki wypadek, żeby mu jej ktoś nie wyrwał. A ja dopiero zaczynałem się w niej podkochiwać. Pani Kasia Kokot rzeczywiście czekała i chyba naprawdę z utęsknieniem. Postawna szatynka, która zapewne na tym drugim roku była chorzą dziewoją w typie polskim, wciąż imponowała urodą. Grzesiu, nie wierzę. Nic się nie zmieniasz. Dlaczego nie masz siwych włosów? Farbujesz się czy co? Ja już jestem cała sztuczna. A to twoja pani. Mam na imię Kasia. Przecież nie będziemy sobie paniować. Nie macie pojęcia, jaka to dla mnie przyjemność mieć was tutaj. Pani, tfu, Misiu, od razu ci powiem, żebyś się nie dowiedziała jakoś znienacka, że ja się w twoim Grzesiu kochałam śmiertelnie, ale on mnie nie chciał. Musiałam wyjść za Daniela, który był mniej wymagający. Misia natychmiast poczuła do ekspansywnej Kasi sympatię, podobnie jak do jej powściągliwego męża. Patrz, jak mi się złożyło. Został dla mnie. Ale coś mi się widzi, że wszystkie baby się w nim kochają. Moje przyjaciółki też. Dałem im odpór, oświadczył Grzegorz bardzo zadowolony. Świadome ograniczanie się doskonali nam charaktery. Gdzie nas umieścisz, Kasieńko? Kiedy już misia i Grzegorz rozgościli się w przyjemnym pokoju dla nich przeznaczonym i jako tak odświeżyli, pani Kasia zaprosiła wszystkich do stołu. Myślałam, żeby was nakarmić jakoś po irlandzku, tylko prawdę mówiąc, ich żarcie jest okropne. Ale zrobiłam element irlandzki. Ta paćka nazywa się kolkanon. Ja ją nawet dosyć lubię. A mięsko to mięsko. I już. Dobre to jest. Michalina spróbowała odrobinę z żółto-beżowej sterty jakiegoś pire, w którym dawały się spostrzec kawałki czegoś. Ziemniaczki? A to co, kapusta? Ziemniaki, kapusta cebulka, wszystko z masłem i śmietaną. Oni tego masła i tej śmietany strasznie dużo walą. Irlandczycy, ja znacznie mniej. I to nie dlatego, że mi Daniel zabrania. On się boi cholesterolu, a dla mnie to zwyczajnie zatłuste. Misia, Daniel mi coś niecoś mówił o tobie, ale o wiele za mało, jak na moje wymagania. Naprawdę przyjechałaś szukać ojca? Michalina kiwnęła głową, przełknęła porcję elementu irlandzkiego i opowiedziała pokrótce o celu swojej podróży. Kasia przehamowała ekspansywność i słuchała bardzo uważnie. Mam nadzieję, że ci wyjdzie, powiedziała poważnie. Słabo mi się robi, jak pomyślę, że mogłabym zostać oderwana od moich dzieci. Nawiasem mówiąc, mamy dwoje. Nie wiem, czy Grzegorz ci mówił. Mówił, że studiują w Polsce. Uparli się w Krakowie na Ujocie. Oboje. Bardzo dobrze, oni są już całkiem dwunarodowi. Myśmy tu przyjechali dawno temu, długo przez tą falą emigracyjną. Nasza córka miała sześć lat, a syn pięć. Całkiem ładnie się przyjęli. A coś wspominałeś, Daniel, wtrącił Grzegorz, że zmieniliście pracę. I mieszkanie. Mieszkaliśmy po drugiej stronie rzeki. Trzy lata temu nam się zmieniło. Tu niedaleko jest taki słynny szpital położniczy, założony w XVIII wieku. Jutro wam pokażemy. A może jeszcze dzisiaj? Szukali chirurga konsultanta na stałe. Zgłosiłem się do konkursu i wygrałem. Kasię wzięli z pocałowaniem ręki. Ona jest neonatolożka, wyjaśnił Michalinie. No i tak, przędziemy. Ogólnie polubiliśmy tę wyspę i nie chce nam się wracać. Nawet nie chodzi o sprawy ekonomiczne, bo dalibyśmy radę i w Polsce. Kaśka jest zakochana w tych wszystkich krajobrazach. Misiu, jak zobaczysz, to ją zrozumiesz. Jeździmy sobie do Polski na wakacje, do rodziny, przeważnie w okolice gór, bo morza mamy tu pod dostatkiem. Słuchajcie, zaplanujmy jakoś wasz pobyt, dobrze? Teraz tu jest kompletne szaleństwo z Patrykiem. Czy Was interesują te wszystkie parady i to, co się dzieje w całym mieście przez cały dzień, czy chcecie raczej obejrzeć Dublin, a Patryka obejść tylko przy okazji? Mm, przy okazji, powiedziała szybko Michalina. Jakoś nie mam nastroju na huczne świętowanie. Tego nie unikniesz, zapewniła Kasia, ale już wiem. Co wam zaproponujemy? Powozimy was trochę po mieście. Pokażemy, co każdy turysta widzieć powinien. A wieczorem poszwędamy się po pubach, tak bez planu. Co zobaczymy, to nasze. Ile dni macie na Dublin? Tylko dziś i jutro. Nie żartuj, ale właściwie cię rozumiem. No dobrze, chcecie jeszcze odpoczywać, czy mam się ruszać? Ruszyli się wszyscy. Tego dnia Daniel obwiózł ich swoim woksolem, czyli angielską wersją Opla, po północnej części miasta. Zaczął od pokazania gościom własnego miejsca pracy, zabytkowego Rotunda Hospital, znajdującego się dwie ulice od mieszkania przy Raton Place. Potężny, szary budynek wyglądał imponująco i przywodził Michalinie na myśl raczej wielkie muzeum o cichych salach niż szpital położniczy pełen małych, wrzeszczących noworodków. Muzeum zresztą było niedaleko, oddzielone od szpitala terenem zielonym, gdzie Michalina natychmiast poczuła się jak w domu, albo w pracy. Jak to się nazywa, Daniel? pytała zachwycona. Garden of Rembrandts? Ogród pamięci? Boże, jak tu ładnie. Słuchajcie, tak się czuję, jakbym tu już kiedyś była. Tam jest jakaś rzeźba za tą sadzawką. Ach, to strasznie łzawa i romantyczna historia. Kaśka lepiej ci opowie. Kasia była gotowa opowiadać natychmiast. Bo on jest tak naprawdę pozbawiony uczuć ludzkich, ten mój mąż, jak wszyscy chirurdzy. To jest w ogóle ogród poświęcony pamięci różnych rebeliantów, co się bili z Anglikami o wolność Irlandii. A tych rebeli była jakaś niezliczona ilość. Zupełnie jak u nas. Mnóstwo powstań. A ta rzeźba. Czekaj, musimy podejść bliżej. Ja ją kocham, ale już ci mówię. Oni mają taką legendę, Irlandczycy, o władcy oceanów, który nazywał się Lir, ale nie miał nic wspólnego z królem Lirem. Inaczej się pisze. Lir. Miał on czworo dzieci, a one miały macochę, która ich nie znosiła. Zamieniła je w łabędzie. Swoją drogą, nie rozumiem, dlaczego Tatunia nie raczył interweniować. Tylko głos im został ludzki. A kiedy śpiewały, wszyscy, którzy to słyszeli, zapominali o swoich nienawiściach i już tylko marzyli o pokoju między narodami. Może przesadziłam. W każdym razie ogólnie łagodnieli. Aha, jeszcze ten śpiew jakoś łączył się z odnajdywaniem drogi do ojczyzny, o ile oczywiście ktoś się zgubił. No, popatrzcie, proszę, czy to nie jest genialne? Słuchając kasinej opowieści. Obeszli rzeczoną sadzawkę o kolorowo wykafelkowanym dnie, dotarli do schodów wiodących na dwa kolejne tarasy, a teraz wspinali się po schodach do podnóża posągu. Przedstawiał grupę dzieci chylących się ku ziemi i cztery zrywające się do lotu łabędzie. Ja tę rzeźbę uwielbiam! oświadczyła ponownie Kasia. A wy jak sobie chcecie? Ja chyba też. Odezwał się niespodziewanie milczący dotąd Grzegorz. Jest przepiękna. Wydaje mi się, że o niej słyszałem. A może czytałem gdzieś? To ma coś wspólnego z pojęciem dzikich gęsi? Ma, potwierdziła Kasia. Dzikie gęsi, które z czterech stron świata potrafią odnaleźć drogę do ojczyzny. Irlandzcy wychodźcy. Czy my w Polsce mamy coś podobnego? Nie kojarzę. Ale możemy poprosić Irlandczyków, żeby się z nami podzielili tą legendą. W dzisiejszych czasach dla nas jak znalazł. O ile nasi wychodźcy będą jeszcze chcieli wracać do domu, skrzywił się sceptycznie Daniel. My na przykład nie wracamy. No, ale może kiedyś wrócimy. Nie wynarodowiliśmy się. Mówimy po polsku, nasze dzieci chcą mieszkać w Polsce. Wnuczki będą dwunarodowe. A ci młodzi, którzy teraz wyjeżdżają. Michalina nie słuchała pięknie się rozwijającej dyskusji politycznej. Odeszła kilka kroków od towarzystwa i patrzyła na rzeźbę jak zaczarowana. Jeżeli kawał metalu może umierać, to te dzieci z brązu umierały. Odlane z tego samego stopu łabędzie wyglądały, jakby za chwilę miały ożyć i wzbić się w szare, zachmurzone niebo. Po raz pierwszy z taką siłą dotarło do Michaliny, że jest w ojczyźnie swojego ojca, w jakimś sensie, więc i swojej własnej. Wróciła do domu. Jak to jest możliwe, że dopiero teraz? Być może w tym momencie przestały istnieć ostatki władzy, jaką miała nad Michaliną matka. Jestem wolna pomyślała. Cokolwiek miałoby się wydarzyć, jestem wolna. Najbardziej pechowa z czterech dziewic przygotowywała się w tym czasie do wiosny. Przede wszystkim mentalnie. Nakarmiwszy i przewinąwszy małą Krzysię, siadywała przy kuchennym oknie z widokiem na zamglony sad, rozkładała przed sobą na stole pliki papierów, katalogi, książki i zabierała się do przeprojektowywania swojego sadu i ogrodu. Niektóre drzewa były już bardzo stare i należało je usunąć. Wszystkie gwałtownie domagały się przycięcia i uporządkowania. Część ogrodu, w której znajdował się niegdyś warzywnik, zarośnięta była chwastami tak, że całkowicie pod nim zniknęła i stanowiła teraz jednolity gęsty burz. To samo rabaty kwiatowe. Ścieżki wybrukowane szarą kostką wymagały renowacji, a najlepiej przełożenia tej kostki na całej powierzchni. Ogrodzenie jęczało po prostu o załatanie dziur albo o założenie nowej siatki. Dopiero po załatwieniu tych najpilniejszych spraw można było myśleć o urządzaniu wszystkiego od nowa. Wtedy jednak, powinno się mieć projekty skończone i piętnaście razy przemyślane. Żeby je skończyć, należało je zacząć. I tu właśnie był pies pogrzebany. Marcelina nie mogła się zmobilizować do jakichkolwiek prac koncepcyjnych, do żadnych innych zresztą również. W rezultacie ani jedna kreska nie została narysowana, ani jedna myśl zanotowana, ani jedna gałąź przycięta, ani jeden bezrobotny we wsi stolec nie był pytany, czy nie chciałby przypadkiem zarobić paru groszy przy pracy na posesji pani Heskiej. Może za dużo naraz chcesz zrobić? Zasugerował życzliwie Jerzy Brański, który jak na prawdziwego przyjaciela przestało, odwiedził Marcele w tydzień po niesławnych urodzinach. Nie miała tym razem na sobie czarnej kiecki z różą, tylko nieco łachmaniastą spódnicę ze starych zapasów i powyciągany sweter. Nie była ani umalowana, ani o zgrozo uczesana – Widok ten dał notariuszowi do myślenia i zmniejszył rozmiar jego kaca moralnego. Marcelino, droga, może niesłusznie myślisz o wszystkim jednocześnie. Zacznij od czegokolwiek, ale zacznij. A najlepiej nie od czegokolwiek, tylko od planu. A potem już nie kombinuj, tylko leć punkt po punkcie. Jeśli chcesz, pomogę ci taki plan ułożyć. Marcelina podziękowała i nie skorzystała z dobrej woli osobistego serga Lahada. W rezultacie, mimo codziennego rozkładania papierów na kuchennym stole, w ogrodzie nie zmieniło się nic. W jakiś czas potem Marcela zaniechała składania papierów i chowania ich do sekretarzyka. Zamieszkały na dobre, na stole, z widokiem na sad. Marcelino, a może ty się źle czujesz? Troszczył się Jerzy podczas kolejnej wizyty. Pewnie, że źle się czuję po tym, co mi wywinąłeś, odpowiadała mu Marcela, jednak tylko w myślach. Czułabym się dużo lepiej, gdybyś tu ze mną był. Notariusz mniej więcej był tego świadom, ale też się nie wyrywał. Martwiło go co innego. Jego przyjaciółka, która po urlopie macierzyńskim załatwiła w swoim urzędzie jeszcze półroczne bezpłatne. Dość beztrosko wydawała pieniądze, jakie dostała za swoje mieszkanie na wojska polskiego. Obliczał, że z 250 tysięcy wydała 50 000 na samochód, na remont jakieś 10 do 15, 000, no i widział, że żyje na raczej wysokiej stopie. Jeśli będzie tak ciskała forsą, straci resztę w ciągu roku, półtora. A to przecież pieniądze, które mają wystarczyć na uruchomienie gospodarstwa. A to gospodarstwo ma zarobić na życie obu pań Heskich, starszej i młodszej. Nie zarobi, jeśli starsza pani Heska nie ruszy tyłka od tego stołu i nie weźmie się do roboty. Pani Heska, przytłoczona ogromem zadań, jakie postawiła sama przed sobą, poprzestawała na rozstawianiu po domu elementów Fengshui i wzmacnianiu stref bogactwa oraz partnerstwa. Ułatwiały jej zadanie liczne książki przywiezione jeszcze z Wojska Polskiego, a należące do ciotki Jabłońskiej w czasach, gdy była ona na etapie amatorskiego uprawiania feng shui i całej reszty. Kiedy notariusz, wpadłszy do Marceli w połowie marca, zobaczył znajomy majdan na stole, a pod żerandolem wiszącą całkiem nową kryształową kulę, zaś w oknie kryształowe rybki, zaniepokoił się nie na żarty. Nie znał się na przypadłościach psychicznych, ale wyglądało mu to na depresję czy coś w tym rodzaju. Przełamał wrodzoną niechęć do wtrącania się w nieswoje sprawy wbrew woli zainteresowanych. Zgodnie z wolą wtrącał się zawodowo i po powrocie do domu znalazł w stosownym pudełeczku wizytówkę doktora Wrońskiego, który, jako zaprzyjaźniony psychiatra, powinien umieć zaradzić. Niestety. Komórka doktora zawiadamiała jego miłym głosem, że wyjechał i wróci pod koniec marca. Doktor Krystian Orzechowski tryskał optymizmem. No i niech pani tylko spojrzy, Ciociu Grosik. Jak jest solidna motywacja finansowa, to nawet budowlańcy potrafią pracować przyzwoicie. W tym tempie skończą wszystko w terminie. I rzeczywiście na dzień dziecka możemy planować uroczyste otwarcie parasola. Przecięcie wstęgi, torciki i tak dalej. W przyszłym tygodniu ruszyłbym z reklamą, żeby mieć więcej pacjentów, niż nam dostarczy fundusz. I żeby w Polsce ludzie o nas wiedzieli. Ma pani jakich znajomych dziennikarzy? PR by nam się przydał. Ja trochę znam, ale nie do tego stopnia. Nie załatwia pani jakiemuś żurnaliście kredytu? Niestety nie. Ale możemy spróbować poszukać. Moja przyjaciółka pracuje w centrum ogrodniczym, którego szef, jak się zdaje, ma jakieś takie znajomości. A gdyby tak po prostu podzwonić po redakcjach? Alina i doktor stali na środku dawnej sali balowej, w szybkim tempie przekształconej obecnie w operacyjną. Ekipa budowlana rzeczywiście dokonywała cudów, prawdopodobnie mając na uwadze solidną premię, jaką obiecała im Alina w imieniu zarządu spółki jeśli się wywiążą ze zlecenia terminowo. Sale chorych, a właściwie dwuosobowe pokoje mające pomieścić łóżko dla chorego dziecka i tapczan dla matki lub ojca, były już wyposażone w instalacje dostarczające tlen oraz sprężone powietrze i czekały na pomalowanie w pastelowe barwy. Cała reszta nowej kliniki wymagała już tylko niewielkich prac wykończeniowych. Ponieważ wiosna już ewidentnie nadeszła i mrozów się nie spodziewano, rozpoczęto jednocześnie remont elewacji. Doktor Orzechowski, inwestor, dyrektor, prezes i ordynator w jednej osobie, koniec prac budowlanych przewidział na ostatni dzień kwietnia. W maju miały dojechać zamówiony sprzęt plus medykamenty oraz planowano ostateczne uporządkowanie terenu. Po redakcjach, mówi pani. Może i to najprostsze wyjście. Czy mi się wydawało, czym mówiła pani o jakiejś przyjaciółce, która pracuje w ogrodnictwie? A to jest może jakaś taka firma, która mogłaby nam zrobić teren przy klinice? Trawniczki, kwiatniczki, stratki, rtatki, rabatki. Jak najbardziej. Michalina projektuje takie rzeczy zawodowo i od razu realizuje, to znaczy sadzi cały bałagan. Wiesz, drzewka, krzaczki, kwiatki – Trawę z rolki rozwija. O, przepraszam, wie pan. E, tam wie pan. Dawno się zastanawiałem, kto komu powinien zaproponować. No bo pani jest przecież damą. To co? Krystian jestem. Alina. Doktor Orzechowski impulsywnie objął Alinę i ucałował w oba policzki. Spiekła raczka, jakby nie miała czterdziestu lat, a on, wcale tego nie zauważywszy, kontynuował. Bogi mi się zesłały w odpowiedniej chwili. Jesteś dobrym duchem tego przedsięwzięcia. Nie protestuj. Takie jest moje zdanie i będę go bronił jak niepodległości. Uważam, że bredzisz, ale skoro się upierasz, to proszę bardzo. Bredź sobie na zdrowie. Lepiej powiedz, czy masz już zespół skompletowany i do wzięcia. Nie bredzę, kochana, nie bredzę. Przy tobie te dzieciaki wyzdrowieją o połowę szybciej. A co do zespołu, to owszem, skompletowane i 1 czerwca wszyscy będą tutaj. O, nawet w tym pokoju. Tu zrobimy oblewanie nowego przedsięwzięcia, a potem się odkazi i polecimy z zabiegami. A co z dyrektorem administracyjnym? Jeśli ja mam się zająć ciotkowaniem i podatkami znajdzie się. Mam pewne pomysły, ale nie będę wybiegał przed orkiestrę, bo to przynosi pecha. Jestem okropnie przesądny, wiesz. I jak skalpel ci spadnie na podłogę, to go przydeptujesz przed użyciem. Krystian Orzechowski roześmiał się szczerze. Na to nie wpadłem. W teatrze tak robią, dobrze myślę? Ze scenariuszem. Następnym razem będę deptał za każdym razem, jak mi narzędzia z rąk polecą. No dobrze. Alinko, panowie budowlańcy niech dalej robią swoje, a my wracamy do miasta. Zawiozę cię do domu, oczywiście. A może małe wagarki? Jakaś nieduża kawa? Gdzie lubisz kawkować? Kawa, mówisz. Miałam zamiar jeszcze wrócić do szpitala. Do szpitala nie. Nie dzisiaj. Dzisiaj mamy wolne. Mam ochotę pogadać z kimś inteligentnym. Proszę, nie zostawiaj mnie samego. To dokąd jedziemy? Gdzieś, gdzie dają kawę. Alina nie uważała za wskazane ujawniać Krystianowi, że pojechałaby z nim wszędzie, gdzie tylko chciałby ją zawieść. Od jakiegoś czasu myślała o nim częściej niż o chorych dzieciach, do których przychodziła. Uważała zresztą, że to bardzo korzystne. Bo dzieciom i tak pomagała, a nie obciążała sobie psychiki ich problemami, ich nieszczęściem. Znacznie przyjemniej było obciążyć sobie psychikę kiełkującym uczuciem do faceta, który, mało że przystojny, to jeszcze sympatyczne kumaty i z charakterem. Ze założenia musiało to być uczucie ściśle tajne, bo nawet jeśli można odbić faceta żonie, to nie odbija się go trojgu dzieciom. Doprawdy. Musiała sobie wiele razy powtarzać tę zasadę. No, ale kawa to przecież drobiazg. Okazało się, że przy tej kawie dr Orzechowski chciał sobie rzeczywiście pogadać i to z kimś, kto będzie rozumiał, o czym on mówi. Żona z całym szacunkiem doskonała do pogawędek ogólnych. O nowotworowych dzieciach rozmawiać w ogóle nie chciała. Natychmiast przekładało jej się na własne dzieci. Bladła, traciła oddech, dostawała wielkich oczu i nadmiernego ciśnienia tętniczego. Ja ją rozumiem, Alinko. Naprawdę. Ja też kocham nasze dzieci. I jak sobie pomyślę, że której z nich mogłoby zachorować i znaleźć się na moim oddziale, to mi się robi niedobrze. Więc staram się o tym nie myśleć. O tych dzieciach, którym już nie mogę pomóc, też staram się nie myśleć. O ich rodzicach jeszcze bardziej staram się nie myśleć. W ogóle o tylu rzeczach staram się nie myśleć, że chwilami czuję się jak kompletnie bezmyślny matą. Ale tak naprawdę te wszystkie niepomyślane myśli gdzieś tam we mnie się gniotą i czasem mam wrażenie, że pęknę. Uśmiechnął się niespecjalnie wesoło. Oczywiście najgorzej jest, kiedy one umierają, sama wiesz. W dodatku muszę cały czas być tym niewzruszonym panem doktorem. Sam sobie pokazuję statystyki, z których wynika, że 80 czy 90% dzieciaków udaje mi się wyleczyć. A potem, któreś umiera, a ja mówię rodzicom, że mi bardzo przykro. Żebyś ty wiedziała, jak ja bym chciała czasem miotnąć drzwiami i uciec stamtąd na koniec świata. Ale chyba niedługo masz to chcenie. Niedługo, bo się nauczyłem zbierać do kupy. Natomiast doktor Orzechowski z wyrazem twarzy, jakiego Alina jeszcze u niego nie widziała, przerwał i zajął się wystygłą kawą. Czekała cierpliwie na ciąg dalszy. Alina, ty masz świadomość, że ja uciekam? Ze zdumieniem pokręciła głową. To jej do głowy nie przyszło. Nie mogę już. Nie zniosę więcej śmierci. Wypaliłem się. Muszę robić coś, co zawsze: Uważaj, zawsze będzie miało szczęśliwy koniec. Przecież wiesz, że zrobiłeś mnóstwo dobrego. Wiem. Starałem się, siedziałem w tym przeszło dwadzieścia lat. Mam nieskromne wrażenie, że nie popełniłem żadnego znaczącego błędu. Jestem dobry w zawodzie. Po prostu nie mogę już więcej. Dlatego wymyśliłem klinikę. Jesteś jedyną osobą na świecie, której mogłem to powiedzieć. Może to z mojej strony histeria, ale powiedzieć musiałem. Jestem ci wdzięczny, że wysłuchałaś. I zrozumiałaś, prawda? Chyba zrozumiałam. Rok temu bym nie zrozumiała. A teraz zrozumiałam. A rozumiesz, że jest mi wstyd, że uciekam? Czujesz się jak zdrajca? Dokładnie tak, moja droga. Dokładnie tak. Nie powinieneś. Zrobiłeś, co mogłeś, ile dałeś radę, a teraz znalazłeś sobie inne pożyteczne zajęcie. Na twoje miejsce przyjdzie ktoś inny i będzie robił to samo. Miejmy nadzieję, że równie dobrze. A ty dalej będziesz pomagał dzieciom, z większą gwarancją powodzenia. Przecież nie będę cię pouczać, jakie to dla nich ważne, co im chcesz dać. Dotąd dawałem życie. A teraz będziesz dawał normalne życie. Nie próbuj tego wartościować. Rób swoje. A, mądra z ciebie dziewczyna wiedziałem. Dziękuję. Ależ drobiazg, zawsze do usług, panie doktorze. To wszystko zostanie między nami, dobrze? Nie musiałeś tego mówić. Sekretarka Ewa Bożemska skończyła swoją codzienną porcję papierologii i odetchnęła z ulgą. Agnieszka jakąś godzinę temu zaszyła się w swoim gabinecie, żeby pisać założenia do kolejnego ambitnego programu, mającego na celu dalsze udoskonalanie młodzieżowych mózgów pobierających nauki w liceum rozbickich. Należało teraz zajrzeć do niej. Sprawdzić, czy czegoś nie potrzebuje, ewentualnie zamówić dla niej jakieś jedzenie typu pizza i będzie można się oddalić od ulubionego miejsca pracy. Ewa naprawdę lubiła swoją pracę i swoją szefową. Jedyną z niewielu sensownych osób na kierowniczych stołkach. Bez wody sodowej, za to z dużą pozytywną energią. Nie pytając Agnieszki o zdanie, zadzwoniła do pizzerii i zamówiła średnią margaritę. Dwadzieścia minut później bez pukania weszła do pokoju szefowej. Pani dyrektor z oczami wbitymi w ekran komputera stukała w klawiaturę z szybkością pistoletu maszynowego. Przerwa, powiedziała bezkompromisowa sekretarka. W pracy, przerwa. Obiadzik przyszedł. Zamówiłam ci tutaj, bo jak znam życie, będziesz siedziała jeszcze nie wiem ile. A coś ci się od życia należy. Nie dziękuj. Zostaw komputer, on ci nie ucieknie. Jedz te pizzę, póki świeża. Ja wybywam. Tu masz świeżą herbatę, cały dzbanek. Ej, pani dyrektor, czy ja by na pewno mogę spadać? Spadaj, spadaj. Czekaj, yy, dokończę myśl. Moment. I już, no. Ewa, jesteś boska. Jedyna prawdziwa przyjaciółka. Jezu, jaka jestem głodna, nie miałam czasu dzisiaj porządnie zjeść śniadania. Margarita? Cudnie. Serek, korniszonek, ewcia, chciałaś uciekać? Spokojnie, ja mam jeszcze jakąś godzinkę. Zrobię swoje i zamknę interes. Pa, kochana, do jutra. Jutro będę dopiero około dziesiątej umówiłam się w kuratorium na klachy. Służbowe, ma się rozumieć. Lekcję mam od jedenastej. Jeszcze raz dziękuję. Leć do rodziny, pozdrów ich ode mnie. Lecę. Nie oślepnij tutaj. Pa! Ewa zostawiła otwarte drzwi między sekretariatem i dyrektorskim gabinetem. Zakręciła się, zlustrowała bacznym okiem gospodarstwo i wyszła. Dwie minuty później komórka Agnieszki zabrzęczała alarmująco. Pani dyrektor odłożyła sztućce i spojrzała na wyświetlacz. Ewa. Zapomniała czegoś? Słucham cię jak radia. Szefowa, uważaj. Matka nie do ciebie idzie. Powiedziałam jej, że cię nie ma, bo ją spotkałam tu na dole. Ale zobaczyła twój samochód i nie uwierzyła. Oczka jej latają szczęki też i jak zwykle jest wściekła. Nie domyślasz się o co? Nie mam pojęcia. O, dzień dobry, pani Sandro. Przepraszam, dokończę rozmowę. Otóż latają w istocie i wszystko poza tym też się zgadza. Bardzo pani dziękuję i do zobaczenia jutro. Wykończ ją bez litości, poradziła sekretarka, i połączenie zostało przerwane. Pani Sandra niepiera jak zwykle wyglądała na niezadowoloną. Przeszłam panią zapytać o pewne sprawy, ale nie wiem, czy nie przeszkadzam, wygłosiła ironicznym tonem. Nie wiem, czy mogę usiąść, czy będę przeszkadzać w obiedzie. Powtórzyła jeszcze nieco bardziej zjadliwie. Dzień dobry, powiedziała spokojnie Agnieszka, odkładając komórkę i nabijając na widelec zgrabny kęsek pizzy. W istocie, nie będę ukrywać, przeszkadza pani. Jest siedemnasta, a my jesteśmy do dyspozycji państwa do szesnastej trzydzieści. Chyba, że państwo umówicie się telefonicznie. Nikt się ze mną dzisiaj nie umawiał. Proszę niech pani usiądzie. Pozwoli pani jednak, że skończę moją pizzę. Hm, a jeśli nie pozwolę, nie ma pani takiej możliwości. To już mój prywatny czas. Mogę zaproponować pani kawę lub herbatę. Oczywiście chętnie z panią porozmawiam, tylko muszę się posilić. Bezczelność mruknęła niezawodna pani niepiera pod nosem i rzuciła skórzaną kurteczkę na fotel, podczas gdy sama rozsiadła się na drugim. Agnieszka nie ponowiła pytania o kawę i herbatę, nie rzuciła się też wieszać kurteczki. Zazwyczaj była uprzedzająco grzeczna dla rodziców. Niestety ta kobieta wywierała na nią wyjątkowo zły wpływ. Miło byłoby kopnąć ją zdrowo w cztery litery. Niestety tego Agnieszka żadną miarą zrobić nie mogła. Nie miała jednak sił na udawane dusery. Przed chwilą wydawało jej się, że nie da rady zjeść całej pizzy. Ale teraz spokojnie, metodycznie, po kawałku pochłonęła wszystko, co miała na talerzu. Mama Dawida tymczasem toczyła z wnętrza fotela obelżywy monolog na temat bezczelnych paniuś, którym się wydaje, że wszystko mogą nawet lekceważyć ludzi. A otóż nie, nie wszystko im wolno. A jeśli im się wydaje, że tak, to się grubo mylą te paniusie. A kto im w ogóle dał jakiś dyplom? Kto je zatrudnił na odpowiedzialnym stanowisku? I tak dalej, w tym samym monotonnym stylu. Agnieszka odstawiła talerz, nalała dwie filiżanki herbaty z dzbanka pozostawionego przez Ewę, zmiotła skórzaną kurteczkę na krzesło i zajęła miejsce w fotelu naprzeciwko swego gościa. Słucham panią uprzejmie. Co panią do mnie sprowadzę? Jakaś nagła sprawa? Wolałabym kawę. Trzeba było mówić wcześniej. Pytałam. Nie chciała pani. To dobra herbata, proszę spróbować. Będzie pani smakowała. Czy ma pani jakieś problemy z Dawidem? Z tego co wiem, jego oceny są zadowalające, zachowanie również. Chciałabym wiedzieć, co to był za pomysł, żeby Dawida jeszcze bardziej oderwać od domu? Przepraszam, nie rozumiem. A co tu jest do rozumienia? Ja się wypruwam, żeby chłopak siedział w domu i się uczył do matury, a pani mu każe gdzieś biegać na jakieś szkolenia czy coś. Co to w ogóle jest? On się nie ma do niczego szkolić. Prawo jazdy ma obiecane jak zda maturę, a na razie ma siedzieć na tyłku i zakuwać. Chwileczkę, proszę pani. Maturę Dawid ma dopiero za dwa i pół roku. Teraz, jak mówiłam, uczy się całkiem przyzwoicie. Czy on pani nie powiedział, co to za szkolenia? Jakieś bzdury. Oficerów łącznikowych też coś. Jakich oficerów? Ja go do szkoły oficerskiej nie zapisywałam, tylko do liceum. Drogiego liceum, a czesne, przypominam, płacimy w terminie. Tak, wiem. U nas wszyscy płacą w terminie. Co do tego szkolenia, to przypuszczam, że Dawid jednak pani mówił o co chodzi. Tylko pani go nie słuchała. To może ja teraz wytłumaczę. Ja myślę, że będzie pani musiała wytłumaczyć. Orientuje się pani, że za kilka miesięcy będzie w Szczecinie z lot To się nazywa Toll Ships Races takie regaty, no, wyścigi wielkich żeglowców z finałem u nas. To jest wielkie przedsięwzięcie, i organizatorzy potrzebują wolontariuszy, żeby pomagali przy obsłudze tych wszystkich załóg. Dawid nie będzie nikogo obsługiwał tu nie chodzi o obsługę w takim sensie, jak pani myśli nie wiem, jak to pani wyjaśnić Zresztą, nie wiem, co konkretnie Dawid będzie robił. Nie tylko on się zgłosił, jeszcze dwie osoby z jego klasy, a w sumie z naszej szkoły dwanaście osób. Wszyscy biegają na te szkolenia. Dawid jest dobry w angielskim. Tam takich potrzebują. Niech mu pani tego nie zabrania, proszę. To będzie dla niego fajna przygoda. Wyobraża pani sobie sto żaglowców na wałach? Największe na świecie też przypłyną. Amerykańskie? Największe to akurat rosyjskie – Siedow i Krusenstern. Pani niepiera skrzywiła się pogardliwie. Największe powinny być amerykańskie. Bezwzględnie, jak wiadomo. Dawid nie będzie obsługiwał żadnych ruskich. Nie życzę sobie tego. I proszę panią, żeby mu pani tego zabroniła, jako wychowawczyni i dyrektorka. Agnieszka domyśliła się, że troskliwa mamunia już próbowała synkowi zabronić osobiście – i że synek ją spuścił po brzytwie. Jak mówią dzisiejsi synkowie. No i dobrze zrobił. Czy on już jest pełnoletni? Z jedną obsuwą w gimnazjum i drugą w pierwszej klasie liceum. Może być. Albo się zbliża do osiemnastki. Czy Dawid skończył już osiemnaście lat? Pani niepiera walnęła dłonią w stół, aż filiżanki zabrzęczały i zakołysały się niebezpiecznie na niestabilnych spodeczkach. A co to ma do rzeczy? Skończył? Tydzień temu, ale jest uczniem i moim dzieckiem. No to niestety nie mamy sposobu, żeby mu zabronić tego szkolenia. Dawid jest pełnoletni, ma dowód osobisty i prawo wybierania prezydenta tego kraju. Może wpływać na losy własnego państwa i na własne też. Jak? Nie mamy sposobu. Pani mu obniży stopień zachowania. Agnieszka straciła swoją zwykłą łagodność, prawdopodobnie w wyniku zmęczenia i zniecierpliwienia idiotyczną rozmową. Proszę wybaczyć, ale nic mu nie obniżę. Przeciwnie, uważam, że Dawid doskonale robi, wychodząc do ludzi i szkoląc się, żeby zrobić coś pożytecznego dla swojego miasta. No i nie codziennie ma się okazję pracować dla najpiękniejszych statków świata. Pani Sandro. Praca przy tych regatach to będzie dla niego wspaniałe przeżycie, podobnie jak dla jego kolegów i koleżanek. A. Pani niepiera poczuła się w domu. Koleżanek! Ta mała bezczelna dziewucha, jakiej tam? Jagoda czy coś? Agnieszka poczuła, że ma dosyć. Absolutnie i nieodwołalnie. Wstała sztywno i podjęła z krzesła porzuconą kurteczkę. Proszę wybaczyć. Bijemy pianę. Nie mam na to ani czasu. Ani ochoty. Z naszego punktu widzenia Dawid zachowuje się bardzo dobrze. A teraz muszę panią pożegnać, bo mam jeszcze sporo pracy. Lotowaty ton i wyniosłość pijąca z całej postawy dyrektorki wpłynęła na panią niepierzynę trochę onieśmielająco. Wyrywała kurtkę z rąk Agnieszki i wyszła, syknąwszy tylko w drzwiach sakramentalne jeszcze pani pożałuje, i trzasnąwszy drzwiami, tak że tęk posypał się na podłogę z okolic futryny. Agnieszka zakonotowała w pamięci, że trzeba o tym jutro powiedzieć konserwatorowi, panu Rzymińskiemu. Po czym wróciła do przerwanej pracy nad koncepcją doskonalenia młodych umysłów. Michalina i Grzegorz spędzili w Dublinie zaplanowane półtora dnia. Z grubsza obejrzeli miasto, wpadli niechcące na największą świętopatrykową paradę, Nasłuchali się dowoli w kilku pubach irlandzkiej skocznej muzyki, spróbowali nawet irlandzkich tańców i opili się jak bąki ginesem z beczki. Koło południa, wtedy jawcze, gdy na dobre minęły im objawy syndromu dnia następnego, pożegnali czule Kasię i Daniela, udali się do wypożyczalni po zamówiony samochód i zapakowali do niego swoje bagaże oraz dodatkowo wczoraj nabyte wielkie zielone cylindry. Michalinę z koniczynką, a Grzegorza z celtycką harfą. Po czym ruszyli drogą krajową N3 na północny zachód, w kierunku Atlantyku, hrabstwa Donegal i miasteczka Kilibegs. Prowadził Grzegorz, w nerwach cały, bo pierwszy raz ćwiczył na własnym żywym ciele ruch lewostronny. Jakoś mu to nawet wychodziło, ale wyraźnie wielkim kosztem, bo oczy miał na słupkach. Michalina zaśmiewała się do rozpuku, a on usiłował nie zwracać na nią uwagi. Po wyjeździe z Dublina, wyspa rzeczywiście okazała się zielona, ku dużej uciesze Michaliny. Poprzedniego dnia jeszcze przy śniadaniu obie z Kasią wybierały z mapą w ręce najładniejszą drogę. Kasia twierdziła, że najładniejsza droga jest wszędzie, wobec czego musieliby jechać jakimś kompletnie zwariowanym zygzakiem. A jeżeli ma być względnie prosto, to najlepiej zahaczyć o Irlandię Północną, żeby z drogi zobaczyć jeziora po obu stronach miasta Enniskillen, Upper Erne i Lower Lakern. Michalina bawiła się tymi nazwami jak dziecko zabawkami, wiedząc w jakiś niewytłumaczalny sposób, że te zabawki naprawdę należą do niej. A kiedy dojechali do jezior, nie wytrzymała i stanowczo zażądała postoju, na co Grzegorz zgodził się bez protestu, jako że sam miał trochę dosyć wytężania uwagi związanej z nieustannym pilnowaniem lewego skraju drogi. Parę kilometrów za Enniskillen, czując już coś w rodzaju głodu, zboczyli nieco z głównej szosy, pokręcili się trochę i znaleźli przytulny zajazd umiejscowiony w krajobrazie nieprawdopodobnej urody. Pogoda tymczasem wyładniała i wody jeziora skrzyły się jak na najbardziej kiczowatych pocztówkach. Grzegorz zatrzymał samochód, wysiadł i otarł pot z czoła. – Nie wiedziałem do tej pory, że jestem aż tak praworęczny – poskarżył się. – Miesiu, miłości moja, a gdybyśmy wykonali taki mały, nieplanowany postój? Chyba mają tu pokoje, może któryś będzie wolny. I tak zajechalibyśmy do Kilibex na wieczór, bośmy trochę późno wyjechali. Bośmy się wczoraj nabombali tego piwa, zauważyła samokrytycznie Michalina. I trzeba było zbić procenty. Promile. Oczywiście, masz rację z tym nocowaniem. Tylko czy będą miejsca? Miejsca były. Dokładnie dwa. W jednym pokoju. Pokój był niewielki, mieścił się na pięterku i miał okno wychodzące prosto na jezioro Lower Laken. A widok z tego okna zaparł dech obojgu podróżnikom. Dosłownie stali tam i gapili się dobre dwadzieścia minut, po czym, zapewne pod wpływem romantycznego krajobrazu zalanego blaskiem niskiego już słońca, spontanicznie zrezygnowali z kolacji i zajęli się zupełnie. Czymś innym. Poranek następnego dnia godny był, jeżeli chodzi o pogodę i krajobraz, wieczoru dnia poprzedniego. Michalina i Grzegorz obudzili się jak na swoje upodobania przeraźliwie wcześnie, bo przed siódmą. Tylko nie wyglądaj przez okno, ostrzegł ukochaną kobietę kochający mężczyzna, udając się do łazienki. Bo skończy się tym, co wczoraj, i nigdy stąd nie wyjedziemy. Nie, nie. Dzisiaj jest już zupełnie nowy dzień. Jesteśmy silni, zbarci i gotowi oraz świadomi swoich powinności. Ale wiesz, teraz już rozumiem, dlaczego ojciec nazywał mnie wróżką i elfem. Tutaj prawdopodobnie się od nich roi. Skoczę, zrobię parę fotek, zanim wyleziesz spod prysznica. Koło dziewiątej byli spakowani i po śniadaniu. Dalszą podróż odbywali niezbyt szybko, niezmiennie z powodów estetycznych. Koło pierwszej po południu wjeżdżali do Kilibegs. Z porannego rozmarzenia i bez troski nie pozostało już prawie nic. Grzegorz był poważny, a Michalinę coś ściskało za gardło. Jedziemy do hotelu czy od razu do portu? Planując poszukiwania Noela Harta, postanowili zacząć od próby odnalezienia tego faceta odłowienia ostryk, Dave'a McCormicka, i doszli do wniosku, że należy o niego pytać w porcie. No bo gdzie? To całe Kilibex jest o wiele większe niż myślałam, wyznała Michalina. Grzesiu, przyznam ci się, że mam kompletną pustkę w głowie. Rządź mną, proszę. Dobrze. Mogę trochę porządzić. Znajdziemy hotel, rozpakujemy się, rozgościmy, a może ktoś życzliwy nam podpowie, od czego zacząć. Jako człowiek metodyczny i zorganizowany, Grzegorz miał hotel wybrany od dawna. Przed wyjazdem z Polski posiedział trochę w internecie. Michalina myślała o tym, ale uznała, że miło będzie po raz pierwszy w życiu całkowicie zawisnąć na ukochanym facecie i niech on się troszczy o szczegóły podróży przeanalizował możliwości, w tym własne finansowe i wybrał stylowy, choć spory, Bayview Hotel. Nie przyznał się Michalinie, ale zasadniczym powodem, dla którego dokonał takiego właśnie wyboru, było łóżko z baldachimem w jednym z pokoi. Bawiła go myśl, że będzie tam z nią spał, pod tym baldachimem. A kiedy wstanie, podejdzie do okna i zobaczy zatokę z tymi wszystkimi malowniczymi pływadłami i mnóstwem sieci. Gdzie dokładnie miały być sieci, nie precyzował. Właściwie nawet było mu wszystko jedno. Najważniejsza była Michalina pod Baldachimem. Michalina pochwaliła widok i łoże, a ponieważ ona też w gruncie rzeczy była doskonałą organizatorką, w ciągu kwadransa rozpakowała bagaże i umieściła wszystkie rzeczy na półkach i szafkach. Grzegorz patrzył na nią z niespodziewanym wzruszeniem. Po raz pierwszy urządziła ich wspólne mieszkanie, wprawdzie hotelowe i na kilka dni, ale zawsze. Miło jest rozkładać w szafie twoje swetry, rzuciła od niechcenia, jakby wiedziała, o czym on właśnie myśli. Może byś się tak ze mną ożenił? W każdej chwili. Tu, w Irlandii? No, nie zrobiłabym tego mamie. Możemy wychodzić. Jestem głodna jak wilk. Zjedli obiad w hotelowej restauracji, gapiąc się przez okno na zatokę. Potem Grzegorz zostawił mi się przy niekoniecznie irlandzkim tyramisu i udał się do baru na rozmowę wstępne. Młody barman nie znał ani Noela Harta, ani Dave'a McCormicka. Był jednak bardzo przyjacielski i poradził Grzegorzowi, żeby poszukał w porcie rybackim niejakiego Jima McGee. Bardzo już leciwego rybaka, który ma zwyczaj przesiadywać w barze z rybami i owocami morza na Main Street. Bar nazywa się Kitty Kelly's. Tak samo jak ta sławna restauracja. Byliście już? Nie? Musicie koniecznie. To za miastem, jak się jedzie na Sly League. Restauracja, mówię. A co do baru, to Jim tam często jada. Zwłaszcza odkąd stara Mertyl przestała znosić jego dziwactwa i przeniosła się do lepszego świata. Poznacie go bez trudności, bo to dziwak. Jest już prawie łysy, ale tego, co jeszcze ma, wystarcza mu na harkap. Zawsze ma chustkę wokół szyi, czerwoną albo czarną, no, czasami żółtą. Jim zna tutaj wszystkich, bo ma ze sto lat. No, dziewięćdziesiąt. Ten Noel, jak mu tam, Hart, to wasz znajomy? Grzegorz nie widział powodu, żeby nie zaspokoić ciekawości życzliwego Irlandczyka. Zwłaszcza, że młodzian był rudy. To ojciec mojej przyjaciółki. Nie widzieli się od jej dzieciństwa. Barman wytrzeszczył intensywnie zielone oczy i byłby zasypał Grzegorza tysiącem pytań, a może i poleciał pogadać sobie z Michaliną, ale do baru weszła w tym momencie spora grupa japońskich turystów, żądnych natychmiastowej degustacji irlandzkiego piwa. Musiał więc zająć się laniem Guinnessa oraz kilkenny. O innych irlandzkich piwach Japończycy nie słyszeli. I obsługiwaniem rozgadanych gości. Grzegorz podziękował gestem, zostawił na barze kilka euro i poszedł do Michaliny. Streścił jej pokrótce, czego się dowiedział, i oboje skierowali się do drzwi. Już za nimi dogonił ich barman, wymachujący Grzegorzowymi euro. Spojrzał na niego z wyrzutem i wcisnął mu pieniądze do ręki. Nie mógłbym, nie mógłbym. Mam nadzieję, że pani, tu ukłonił się Michalinie, znajdzie ojca. Tak musi być po prostu. Nie może być inaczej. Co za historia. Muszę wracać do moich Japończyków. Życzę pani powodzenia. Proszę mi koniecznie powiedzieć, kiedy wam się uda. Muszę uciekać. Slan. Slan odpowiedziała machinalnie. Grzegorz zdumiał się. – Mówisz po irlandzku? – Po irlandzku? – Oczywiście, że nie. Zapamiętałam tylko dwa słowa – slan i szlancze. Cześć i zdrówko. On nam powiedział cześć. – A zdrówko powiemy sobie w tym barze, do którego cię zapraszam na piwko. Chodź. – Coś mi mówi, że czeka na nas Jim McGee. Michalina tylko westchnęła. W barze Kitty Kelly's było kilka osób – ale nie było Jima. Nikt z obecnych nie miał herkapa na łysej głowie. W ogóle nikt tu nie nosił herkapa. Zapewne od jakichś pięćdziesięciu lat. Michalina poczuła tak straszliwe rozczarowanie, że niemal nogi się pod nią ugięły. Grzegorz posadził ją przy stoliku, z widokiem, oczywiście, przyniósł jej duże kilkeny, a sam poszedł popytać personel o malowniczego Jima McGee. Owszem, znano go tutaj. Ale dziś go nie było i wczoraj też nie. Nie zawsze przychodzi. Czasem nie przychodzi. A po co wam Jim McGee? Ach, co za historia. Ale Noela Harta też nie znamy. Grzegorz już chciał podziękować, ale przypomniał sobie kolejne nazwisko. A Dave McCormick? Podobno łowi ostrygi. Dave? Dave już nie łowi ostryg. Reumatyzm go wykończył. Tam siedzi. To ten w zielonym swetrze. Teraz pod Grzegorzem ugięły się kolana. Tego się nie spodziewał. Pierwszy dzień i już go mają. No, nie jego, tylko jego kumpla. Trzeba z nim porozmawiać. Może Noel gdzieś wyjechał i ten tu nie ma z nim kontaktu. Michalina lepiej niech siedzi. Potem się jej wszystko powie. Michalina jakby coś wyczuła, nie zamierzała siedzieć. Podeszła do Grzegorza. Nie mogę wytrzymać. Dowiedziałeś się czegoś? Ten facet w kącie to Dave McCormick. Nie żartuj, nie żartuję. Powiedzieli mi, że Jim'a nie ma, Noela nie znają, a Dave tam siedzi. Grzegorz. Słuchaj, czekaj, nie kończ. Chcesz sama z nim rozmawiać. Tak. Dziękuję ci. Kocham cię, Grzesiu. Trzymaj kciuki. Grzegorz skinął głową i odszedł do stolika, na którym stało nietknięte kilkeny. Michalina podeszła do niej młodego mężczyzny z podbróżdżoną, zarośniętą sympatyczną twarzą, krótko ostrzyżonymi siwymi włosami i zniszczonymi rękami. Popijał wolno swoje piwo, pogryzając rybne chipsy. Spojrzał na nią pytająco: Mogę? Kiwnął głową obojętnie, ale znacząco rzucił okiem po sali, na której było sporo wolnych stolików. Przepraszam, spojrzał na nią uważniej. Przepraszam. Pan jest Dave McCormick? Przepraszam, że jestem natrętna. To dla mnie bardzo ważne. Pan Dave McCormick? Odstawił szklankę i przyjrzał się jej uważnie, nic nie mówiąc. Michalina też milczała, tylko jej serce waliło jak szalone. Pani jest córką Noela? Michalina usiadła z wrażenia. Skąd pan wie? Jest pani do niego podobna. W stosownym wieku. To pani? Tak. Nazywam się Michalina Hart. Czy ma pan jakiś kontakt z moim ojcem? Mów mi, Dave. Długo trwało, zanim zdecydowałaś się przyjechać. To on nas zostawił. Miałam sześć lat. Dave spojrzał na nią spod oka. Może i tak, ale po jego wypadku mogłaś się zainteresować własnym ojcem. Ja tam nie jestem z tej nowej szkoły, co to dzieci osobno i rodzice osobno. Rodzina to rodzina. Nie wiedziałam o wypadku. Co się z nim teraz dzieje? Nic specjalnego się nie dzieje. Zdenerwowanie Michaliny zaczęło powoli ustępować miejsca lekkiej irytacji. Ten facet był jakiś nawiedzony. Niemniej nie należało go denerwować, a zwłaszcza, broń Boże, obrazić. Dave, proszę. Powiedz, gdzie mam szukać ojca? Mieszka w Kilibex? Nieźle mówisz po angielsku. Od urodzenia. Gdzie jest mój ojciec? Nagły strach chwycił ją za gardło. A może on już nie żyje? Dave, proszę, bawi cię to? Masz z ojcem kontakt czy nie? Dave McCormick wzruszył ramionami. A jak myślisz? Myślę, że jesteś stukniętym sadystą, uznała w duchu Michalina, a głośno powiedziała: Uważam, że masz. Nie wiem, dlaczego nie chcesz mi o tym powiedzieć. Nie mam sposobu, żeby cię do tego zmusić. Słuchaj! Mieszkam w Bayview Hotel. Gdybyś zmienił zdanie, zadzwoń tam. Jeżeli ci się nie będzie chciało dzwonić, to ja tu przyjdę jutro i pojutrze. O tej porze. Do widzenia. Dave wzruszył ramionami i sięgnął po kolejnego chipsa. Michalina wstała od stolika i ruszyła do wyjścia. Grzegorz podążył za nią. Miała nadzieję, że rybak zawoła ją w ostatniej chwili, ale nic podobnego nie nastąpiło. Ja nie wiem, Agniecha, co się dzieje w tej przyrodzie. Mówiła ponuro Alina, przerzucając jednocześnie hałdy ręczników z promocji. Dlaczego ci faceci są tak potwornie nieodpowiedzialni? Jacy faceci? Patrz, ten beżowy z tym brązowym. Bardzo ładne. Będą dobrze wyglądały obok siebie. Beżowe dla mnie, brązowe dla gościa. Alina ożywiła się znacznie. Jędruś przyjeżdża? Jędruś? Agnieszka już chciała przytaknąć, ale przypomniała sobie koncepcję zamiany Jędrzeja Pawełki na Denzela Washingtona. A nie. Jędruś ostatnio mnie jakoś zaniedbuje. Wiesz, mam wrażenie, że chce mnie puścić w trąbę. Nie wiem, czy kogoś nie ma. Matko Boska! Alina, wzburzona nie na żarty, wypuściła z ręki wielką, kąpielową płachtę w palmy i ananasy. Co ty mówisz? Chodź na kawę, pogadamy. Czekaj, zrobimy najpierw te zakupy. Ja zresztą dużo nie potrzebuję. Głównie muszę kupić Rambusiowi jego święte chrupki, żeby mi zwierzątko z głodu nie umarło. I trochę serków dla pani Róży. Coś ty się tak przejęła. To mnie Jędruś puszcza w torbę, nie ciebie. A ciebie to nie denerwuje ani trochę? No to gratuluję samopoczucia. Nie kochałaś go wcale? Agnieszka zastanowiła się głęboko. Kochała tego Jędrzeja, czy go nie kochała? Może faktycznie zbyt beztrosko powiadomiła Alina o jego wiaromności. Trzeba było trochę pocierpieć. Byłoby prawdopodobniej. Kochałam, nie kochałam. Pewnie kochałam, ale. Przecież nie będę płakać po nim na środku sklepu dobrze. Pogadamy przy kawie. Kupuj szybciej te ręczniki. Dziesięć minut później siedziały w sklepie kolonialnym przy kawie. Alina zamówiła sobie też eklerkę, a Agnieszka górę lodów. Opowiadaj, zażądała Alina. I słuchaj, no bo mi się przypomniało przyznaj się. On nie jest żaden Pawełko, tylko normalny Pawłowski, tak? Komu Pawłowski, komu Pawełko, mruknęła Agnieszka niepewna, jak będzie lepiej. Nieważne. W każdym razie wygląda mi na to, że za chwilę nie będzie ani Pawełki, ani Pawłowskiego. Ale co się stało? Nie wiem dokładnie. Jakaś asystentka, czy może nawet studentka. Wiesz, jak to bywa na uczelniach. Pan docent dostaje małpiego rozumu na temat laski młodszej niż jego aktualna laska. Wydawało mi się, że mówiłaś o nim doktor. Awansował. Zrobił habilitację. Jędruś pnie się w górę. Jest ambitny, jak nie wiem co. Profesorem zostanie, nie przerywając snu. Taki już jest, i kropka. No i chyba przestałam mu wystarczać. Ta odległość, rozumiesz. Wydawało mi się, że stale tu siedział. Ach, bo wiesz, on organizuje tę konferencję literacką w ramach zlotu żaglowców. Agnieszka rozpaczliwie usiłowała sobie przypomnieć, co przeczytała na temat Andrzeja Pawłowskiego w internecie. Melville i Konrad, Moby Dick i ta cała reszta. Straszne zadanie. Literaturoznawcy z całego świata. Panele Śmel. Potworna robota i on jako główny organizator. No to rozumiesz, że często tu bywa. Ale ostatnio sobie w hotelu, nie u mnie. Tłumaczy, że nie sam przyjeżdża. Och. Co ci będę tłumaczyć, to się wyczuwa, kiedy facet zaczyna od ciebie odchodzić. Nie chce mi się o tym gadać, Alka. A czemu ty plułeś na rodzaj męski? Franek do mnie dzwonił. Wiesz, który? Łysy. Już nie łysy. Maloczki. Alina rozrzewniła się na wspomnienie kędzierzawej głowy swojego młodego przyjaciela. Jego ojciec wyprowadził się z domu. Cholera ciężka. Ja już wiedziałam, co się szekuje, bo mi matka Franka mówiła w dniu, kiedy wychodził ze szpitala. Po dwóch latach, rozumiesz? Dwa lata dzieciak kiblował w szpitalu. Przechodził te wszystkie chemie, męczył się. A kiedy wyszedł, tatuś mu wykonuje taki numer. Zabiłabym, mruknęła Agnieszka. Jak on to znosi? Franek jest dzielny. Ale boję się o niego, bo sama wiesz, że stres może na niego źle wpłynąć. Na jego zdrowie. Słyszałam gdzieś taką teorię, że wszystkie choroby biorą się z psychiki. Rozumiesz. A Franek dopiero co zwalczył białaczkę. No naprawdę, ja też bym zabiła. Agnieszka przez chwilę milczała, koncentrując się na lodach w pięciu smakach. Jeśli chodzi o lody, nie była minimalistką i rzadko poprzestawała na mniej niż pięciu kulkach specjału. Coś mi chodzi po głowie. Zaczęła z zastanowieniem pomiędzy łyżeczką passion fruit, a odrobiną bakaliowych. Czekaj, telefon mi dzwoni, zobaczę kto to. Rzuciła okiem na wyświetlacz i podniosła wysoko swoje pięknie zarysowane brwi. No, no, patrzcie państwo. Marcelkowy notariusz. Odbierz. Halo, dzień dobry, Jureczku. Miło cię słyszeć. Notariusz po drugiej stronie jakby zamarł na moment. Prawdopodobnie w wyniku tego Jureczka. Nikt tak do niego nie mówił. Najbardziej poufały był do tej pory Jurek. I to tylko w ścisłym kręgu rodziny oraz najbliższych przyjaciół. Pani Borowska wprowadzała oto nową jakość w jego życie. Szybko doszedł do siebie i opowiedział Agnieszce o swoim zmartwieniu dotyczącym Marceliny. Agnieszka słuchała uważnie, nie zwracając uwagi na Alinę, dającą jej gwałtowne znaki, żeby włączyć głośnik. W końcu obiecała, że się zastanowi i oddzwoni. I wyłączyła komórkę. Nie mogłam dać na głośnik, bo by wszyscy dookoła słyszeli, wyjaśniła. Ale zaraz ci wszystko opowiem. Jurek pytał, czy nie wiem, gdzie się podział Wroński, bo niepokoi się o Marcele. No to słyszałaś, powiedziałam, że są z Miśką w Irlandii. Marcela chyba z powrotem wpada w depresję. Kurczę, czy to się nigdy nie skończy? Z drugiej strony, ja tu czegoś nie rozumiem. Nie mogłam go pytać przez telefon, a prawdę mówiąc bez telefonu chyba też. Czy on się nie zajął osobiście wyprowadzeniem jej z doła? To co myśmy widziały z krzaków? A co się z nią dzieje? Znowu zaczyna nic nie robić. Nic nie robienie jest dowodem na depresję? W jej wykonaniu chyba tak? Jeżeli zapuści ten dom tak, jak zapuściła mieszkanie, to dziękuję. Mam nadzieję, że dba o małą. Jak uważasz? Nie denerwuj mnie kolejne dziecko bez rodziców. Mam nadzieję, że mama Franka sobie jakoś poradzi. Patrz, Michalina poprawia nam statystykę. Strasznie chciałabym, żeby znalazła tego swojego ojca, bo coś mi mówi, że jeśli go tam trafią z Grzesiem, to dogadają się w ciągu pierwszej minuty po spotkaniu. Pięciu groszy bym za to nie dała. Alina, jako osoba ciężko doświadczona, nie miała do uciekających tatusiów za grosz zaufania. No, byś miała rację. Słuchaj, może byśmy jutro podjechały do stolca za przeproszeniem? Nie jest to możliwe. A dlaczego właściwie za przeproszeniem? A nazwa na pewno pochodzi od stolca w sensie stołek stolec książęcy, na ten przykład, a nie w sensie za przeproszeniem kupa. Ale brzmi jak kupa, oznajmiła bezlitośnie Alina. A Marcela siedzi w niej po uszy. Jako aktywne dziewice powinnyśmy coś zrobić w tej sprawie. To nasza koleżanka. Nie powiedziałaś przyjaciółka, mruknęła Agnieszka wyskrobując pucharek. Nie powiedziałam. O tobie bym tak powiedziała. O misce też, o Grzegorzu. A o niej nie. A ty co? Chyba to samo. Kurczę, szkoda. Nie można jednakowo kochać wszystkich, pouczyła ją Alina. Inna rzecz, lecieć z pomocą. Słuchaj, musimy wymyślić coś w sprawie Franka. Musimy, rozumiesz? Musimy. Dziewice do boju, zachichotała Agnieszka. O szczęście ludzkości? Żebyś wiedziała.